Witajcie kochani, Tarot Eli Ela Uniewska. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na czytanie z kart Tarota, takie numerologiczne, bo rozpoczynamy nowy rok numerologiczny, właśnie nowiem w Pannie. Tutaj są podzielone opinie numerologów, numerolożek, właśnie się informowałam, czytałam, zagłębiałam, bo niektórzy twierdzą, że ten nowy rok numerologiczny, 9, rozpoczyna się 2 października, nowiem w Wadze. I pewno w jakiś sposób wszyscy mają rację. Ja posłuchałam siebie, bo właśnie ja czuję zmianę energii. Właśnie, że ona się dzieje teraz, że tutaj jakoś tak płynnie już przechodzimy w nowy czas. I też zaufajcie sobie, jeżeli uważacie, że coś się już u Was zmienia, może warto się temu poddać. Jeżeli nie, to myślę, że to będzie aktualne za jakiś czas dla Was. Każdy z nas urodził się konkretnego dnia i wystarczy zliczyć, dodać cyfry, daty urodzenia z dnia, miesiąca i roku, żeby dowiedzieć się, jaką cyfrą jesteście w numerologii. Każda ma swoje znaczenie. W ogóle numerologia jest bardzo powiązana z tarotem, więc ja przywiązuję dużą wagę do liczb, do cyfr. Zresztą one w moim życiu bardzo się aktywują i widzę je ciągle, zauważam właśnie w czasie, który sprawdzam, że zawsze to jest jakaś tam 11, 11 albo 22, 22, ale też widzę to w powtarzających się rejestracjach. Po prostu te liczby mają dla mnie znaczenie, są często odpowiedzią na jakieś pytanie. Nie wiem, jak jest u Was, ale w związku z tym, że ja idę za głosem swojej intuicji i właśnie mnie czuję, że ta energia zaczęła się zmieniać, to robię właśnie dzisiaj takie czytanie dla wszystkich cyfr od 1 do 9, ale też będą 11, 22, 33 i 44 jako liczby mistrzowskie. Ten rok dziewiątkowy jest fajny też do zliczenia, a dziewiątkowy, bo 2025 po zliczeniu właśnie wszystkich cyfr wychodzi nam dziewiątka. Więc ten dziewiątkowy rok ma dla nas wszystkich ogromne znaczenie jako takie podsumowanie. Niezależnie od tego, w jakim roku osobistym jesteśmy, bo rok osobisty znowu wyliczamy, dodając naszą datę urodzenia, czyli właśnie ten rok, tą cyfrę taką, której jesteśmy, z którą się identyfikujemy, do właśnie aktualnego roku, czyli do dziewiątki. No i to jest fajne, bo jedynka dodana do dziewiątki jest jedynką, bo to jest 10, czyli w rezultacie jest jedynka. Dwójka dodana do dziewiątki jest 11, czyli w rezultacie 2, więc łatwo to będzie nam wyliczyć, bo każdy z nas w tym roku osobistym będzie jak gdyby w swoim też, w swojej cyfrze, w swojej liczbie, w swoim roku. Bardzo będziemy się w związku z tym identyfikować w tym dziewiątym roku, tym właśnie kim jesteśmy, po co idziemy, ze swoją misją życiową. Będziemy właśnie robić takie też podsumowanie, będziemy się zastanawiać właśnie, co zamykamy, co zostawiamy ze sobą, bo dziewiątki kończą, ale dziewiątki są bardzo też takie mądre, bo już doświadczone, bo kończą właśnie cały etap, cały cykl. I w naszych życiach właśnie zauważymy, co należy skończyć, co chcemy skończyć, co nam się faktycznie kończy, żeby móc rozpoczynać nowe rzeczy, żeby żyć jak najbardziej w zgodzie ze sobą, ze swoją pasją. Ja właśnie to dzisiejsze nagranie i w ogóle ten rozkład zrobię właśnie w otoczeniu moich obrazów, mojej pasji, bo właśnie tak czuję,
że tutaj będę miała w tym roku wiele do namalowania, że będę bardziej w zgodzie ze sobą, bo dziewiątki są bardzo intuicyjne, a ja właśnie jestem dziewiątką, więc myślę, że będę mogła bardziej rozwinąć to, co kocham. Będę bardziej mogła ufać sobie i swojej intuicji. I myślę też, że będę właśnie mogła dokonać mądrych podsumowań, wyciągnąć wnioski. Więc zapraszam Was, kochani, do tego czytania. Bardzo proszę, też piszcie do mnie w komentarzach, co o tym myślicie, na ile Wam to w ogóle pomaga, ułatwia. Zgłaszajcie też swoje pomysły na czytania, które mogłabym zrobić dla Was. Jak również zapraszam Was do oczywiście czytań osobistych, bo takie czytania są bardziej głębokie, bardziej dla Was, bardziej mówią o Was i Wam mogą osobiście właśnie pomóc. Więc idźmy do kart i zobaczmy, co one nam powiedzą. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Witajcie na czytaniu z kart Tarota, drogie jedynki. Tu chodzi o rok życia. Jeszcze raz opowiem, jak to należy obliczyć. Liczbę urodzenia, czyli dokładnie wszystkie cyfry z miesiąca, z dnia oraz z roku, zliczamy. W wyniku tego wychodzi nam cyfra, która oznacza naszą liczbę urodzenia, do której dodajemy ten rok kalendarzowy, który mamy obecnie, który się zaczyna obecnie, czyli 2025, co jest numerologiczną dziewiątką. I w wyniku tego zsumowania otrzymujemy rok życia. Czyli Wy w wyniku tego sumowania otrzymałyście 1, bo jesteście numerologiczną jedynką. Ten rok jest właśnie taki wyjątkowy, bo cokolwiek nie dodamy do dziewiątki, to otrzymamy ten właśnie numerologiczny rok, w którym jesteśmy. I to jest rok osobisty. I przyglądacie się teraz kartom, które wyszły Wam na ten rok jako jakieś energie takie bardzo ważne. I myślę, że tutaj jest rzeczywiście mocno, w tym roku będzie dużo się działo takich mocnych, energetycznych przemian, bo jest energia trzech arkan wielkich, zobaczcie, jest kapłanka, jest kapłan, jest gwiazda, czyli idziecie w kierunku właśnie swojego spełnienia, zgodzie ze sobą, z kierunkiem waszego rozwoju. Jesteście na drodze właściwej. No właśnie tutaj ta piękna gwiazda pokazuje, że jesteście też pod opieką losu, pod ochroną, że macie już utorowany sposób na coś, że właśnie odnajdujecie coś ważnego w swoim życiu. Właśnie ten rok będzie takim jednocześnie kończącym jakieś stare sprawy, bo zawsze dziewiątkowy rok nam coś zamyka, ale dla Was jest też jednocześnie właśnie ogromnym rozpoczęciem. Ogromnym, bo na wielu płaszczyznach. Myślę też, że tutaj jesteście, drogie jedynki, w takim bardzo poważnym rozwoju osobistym. Otwieracie jakiś portal do tego rozwoju. Być może, że bardzo intensywnie pracujecie nad sobą, jesteście w drodze do siebie. Tutaj ta kapłanka pokazuje intuicyjność, taką mądrość, podświadomość, to zagłębianie się w siebie. I to również pokazuje papież. To jest właśnie korzystanie z nauk kogoś mądrego, jakiegoś guru, jakiegoś autorytetu. Być może też Wy stajecie się takim autorytetem sami dla siebie, ale również jesteście widoczni dla innych i postrzegani
jako wyjątkowi. Przez to, że właśnie tak intensywnie pracujecie nad sobą, jesteście świadectwem tego, o czym mówicie. Mówię o mówieniu, bo pokazał się tutaj rycerz mieczy, który jest właśnie bardzo skoncentrowanym na jakiejś konkretnej idei, na możliwości przekazywania czegoś. Synonimem jest wiadomości, właśnie mówienia, rozmowy. I myślę, że właśnie za pomocą słów będziecie uwiarygodniać coś, będziecie przekazywać. I to są informacje dotyczące ważnych spraw życiowych, jakichś takich strategicznych, takich głębokich w nas, właśnie dotyczących uzdrawiania, wybaczania, bo pokazał się tutaj król kielichów, który mówi o takiej miłości bezwarunkowej, bardzo dojrzałej. I wy właśnie wchodzicie w taki proces sami ze sobą uzdrawiania, układania spraw, rozumienia ich na w ogóle wyższym poziomie. I też dzięki temu, że bardziej rozumiecie, bardziej intensywnie też przeżywacie, bardzo głęboko macie wgląd w coś, być może właśnie w sprawy dotyczące waszej przyszłości, waszego rodu, macie świadomość swoich korzeni, wpływu rodu, wpływu waszego dzieciństwa, wpływu waszych początków na to, co się dzieje w was teraz. To jest takie mocne uświadomienie sobie, że to wszystko ma znaczenie, że wszystko jest po coś. Że właśnie wszechświat tak to ułożył, że właściwie wy, wybierając sobie takie życie, to wcielenie, przeznaczyłyście właśnie dla siebie to doświadczanie, żeby móc poznawać, żeby móc zmieniać. Bo wasza dusza, a tutaj pokazuje się mi w karcie 17, właśnie w tej gwieździe, właśnie wasza dusza wskakuje na ten swój właściwy tor, tak jakbyście odkrywały swoje powołanie, posłannictwo. Wy szłyście cały czas oczywiście odpowiednią drogą, nawet czasami gubiąc się. I tak idziemy tam, gdzie mamy pójść, bo zgubienie się jest właściwe, żeby właśnie móc się później odnaleźć. Ale wy w tym roku uświadamiacie sobie właśnie po co idziecie, uświadamiacie sobie swoje przeznaczenie. I teraz już w sposób właśnie bardzo dojrzałe, świadome. Idziecie w kierunku jeszcze głębszego rozpoznania siebie, swojej misji. No bardzo taki niezwykły rok. Będziecie w tym roku mocno ufać temu, co jest w was głęboko, takie w ogóle niedostrzegalne, taki ledwo słyszalny głos, teraz zacznie być właśnie zauważony przez was i będziecie uczyć się słuchać go. Karta spośród moich kart opowiada właśnie o intuicji, o zaufaniu temu głosowi, o zawierzeniu mu. On kieruje nami, on zawsze prowadzi nas jak kompas w dobre miejsca, właśnie w te, które mamy dotrzeć. Nie błądzimy, słuchając siebie. I myślę, że jest to rok, w którym będziemy dużo zaczynać. Tutaj jest ten as kielichów, który rozpoczyna. Robimy coś z pasją, cieszymy się, że możemy właśnie to robić, tworzyć, kreować, bo to jest energia właśnie bardzo twórcza, pełna wyobraźni, fantazji, ale też są tutaj
takie głębsze przesłanki. To nie jest to tylko, że my chcemy w coś wejść, bo jako jedynki lubimy rozpoczynać projekty, przedsięwzięcia, lubimy coś inicjować, jesteśmy ciekawi wszystkiego, chcemy przewodzić, chcemy mieć wpływ. To jest coś więcej. My czujemy ten wpływ, że go mamy i chcemy go dobrze wykorzystać. Chcemy, żeby jak najbardziej to, co czujemy, że jest właściwe, rozpowszechniało się, żeby inni też to mogli czuć, widzieć, żeby mogli znajdować też te rozwiązania, na które my wpadamy jako pierwsi. I nie ma w tym pychy, tylko jest szczerość, miłość bezwarunkowa. Jest chęć dzielenia się. Jest też dla wielu jedynek właśnie to rok, kiedy będziecie rozpoznawać pięknych ludzi na swojej drodze. Przez to, że sami dostrzegacie swoje piękno, że sami wzrastacie w takim bardzo szybkim tempie, uświadamiacie sobie różne rzeczy w sobie, jesteście zasobni właśnie w cechy, w doświadczenia, w talenty i zaczynacie to wykorzystywać, zaczynacie to widzieć po prostu. I dzięki temu zaczynacie też spotykać takie cechy, takich ludzi na swojej drodze. Spotykacie się z mądrością, spotykacie się z miłością, ze zrozumieniem, z wybaczeniem, bo sami to wszystko przepracowujecie. Nad tym pracujecie właśnie. To jest rok pracy nad miłością. I myślę, że dla wielu jedynek jest też spotkanie kogoś, kto bardzo współodczuwa, ktoś, kto myśli podobnie. Tutaj jest energia mężczyzny, to jest król kielichów, ale to jest energia właśnie kogoś, kto umie kochać, kogoś, kto wie, co to jest miłość. Kogoś bardzo dojrzałego. I myślę, że to jest utrwalenie tych uczuć, ustalenie ich, ponieważ tutaj ten papież właśnie coś utrwala, coś ustala. I to jest spotkanie dwóch osób, które bardzo są dojrzałe, bardzo się rozumieją, są na takim wyższym poziomie rozumienia. W ogóle myślę, że spotykacie się gdzieś w tej drodze do siebie, w tym uczeniu się siebie. Być może spotykacie się gdzieś na jakiejś prelekcji, wykładzie o duchowości. Może to być bardzo eteryczne spotkanie na początku, właśnie gdzieś w internecie, bo jesteście w jednej grupie, która jest zainteresowana, która coś wspiera, ale właśnie w taki bardzo dobry sposób, bardzo mądry. I to jest grupa ludzi, którzy bardzo pracują nad sobą. Tutaj nie ma ściemniania, tutaj nie ma jakiejś hipokryzji, tu jest prawdziwa praca z duchowością. To jest też rok, w którym jest dużo informacji, które przekazujecie lub zdobywacie na takim bardzo głębokim poziomie. To są energie psychologa, który terapeutyzuje innych. To jest właśnie miejsce, w którym my chcemy być zrozumiani i idziemy do psychologa. I tutaj właśnie wszelkie terapie, tutaj możemy rozpocząć uzdrawianie siebie w bardzo świadomy sposób. Ale wszystko, co się będzie działo, będzie w dużej zgodzie z nami samymi, będziemy się pytać o zdanie, będziemy słuchać swojego głosu wewnętrznego i będziemy mu ufać. To jest rok zaufania do siebie. Rok, w którym intuicja ma pierwsze skrzypce. To jej słuchamy, to jej ufamy. Rok głębokich przemian wewnętrznych,
rok wzrastania duchowego, rok rozpoznawania też na swojej drodze ludzi, którzy idą w tym kierunku, co my. Bardzo ważny rok, rozpoczynający nową erę w naszym życiu. Wszystkiego dobrego, drogie jedynki. Witajcie, drogie dwójki, na czytaniu z kart tarota na dziewiątkowy rok, czyli dla Was również dwójkowy. Bo jeśli Wasza liczba urodzenia to jest dwa, to rok życia, rok osobisty na teraz, kiedy wchodzimy w ten rok numerologiczny 9, to jest suma dwójki i dziewiątki, czyli również dwójka. I myślę, że będziecie tutaj kontynuować coś, co rozpoczęłyście już w poprzednim jedynkowym roku. Głównie tutaj będą sprawy finansowe, które będziecie podkręcać taką bardzo aktywną postawą w pierwszej części roku, bo tutaj jest mak, 9 pentakli i 6 buław, czyli takie przezwyciężanie, taka widoczność Wasza, takie ogromne działanie w kierunku jakimś konkretnym, takiej prężności, niezależności finansowej, niezależności właśnie zawodowej. Ale i życiowej. Tutaj są cele, które dzięki takiej pewności siebie i właśnie kontynuacji rozpoczętych już zadań osiągacie cele, osiągacie sukces. Myślę, że druga połowa roku jest takim momentem, w którym trzeba się zatrzymać, gdzie będziecie pewno przeciążeni, bo ten sukces, myślę, był nadmiarowym wydatkowaniem energii. I będziecie teraz robić taki zwrot, zauważać, co Was przeciążyło, co było nie Wasze, od czego należy się odwrócić, czego już nie dźwigać dalej. I tutaj jest taka ogromna transformacja, zmiana, zakończenie jakichś spraw, odpuszczenie czegoś i co za tym idzie, uzdrowienie. Bo całość kończy się energią czterech mieczy. I to jest właśnie taki odpoczynek po dużym wysiłku. I też takie zbieranie tantiem od tego, co uzyskałyście przez ten właśnie poprzedni czas. Ale dla wielu też zwrot akcji. Zobaczenie, że ten właśnie cel, który był taki ważny dotąd, teraz już nie jest tak istotne, że właściwie dużo się w Was zmieniło przez ten czas. To, o co Wam wchodziło wcześniej, teraz nie jest już tak ważne. A ważne jest to, że dowiedziałyście się o sobie, że potraficie być wytrwałe, że potraficie osiągać właśnie to, co sami zamierzacie, że jesteście odważne, że same to zrobiłyście. I to w zasadzie był cel, dowiedzieć się tego. I sam efekt nie jest już tak istotny dla Was. Może nawet Was tak bardzo nie cieszy. Może też tak być dla wielu dwójeczek, że nad czymś byłyście bardzo skoncentrowane, czemuś poświęcałyście dużo energii, środków, czasu. A w rezultacie, pomimo sukcesu, który osiągacie, pomimo właśnie takiej niezależności, prężności w tym, co robicie, czujecie zmęczenie i właściwie zdajcie sobie sprawę, że to nie jest to, że to nie jest cel sam w sobie i właśnie odkrywacie, że warto jest zastanowić się nad tym, o co tak naprawdę Wam chodzi, wstrzymać konie i odpocząć, wyluzować, nabrać dystansu. Karta spośród moich kart energii opowiada tutaj właśnie o takim dystansie, który zyskujecie. To jest energia piór, właśnie tej lekkości, którą dają pióra, żeby fruwać. Trzeba być lekkim. I właśnie czasami trzeba otrzepać się z piór, które są już zbędne, stare, bezużyteczne.
żeby zyskać tą lekkość. To jest też energia dawania, odfruwania temu, co nie jest wasze, niekontrolowaniu wszystkiego, takiemu oddaniu się, poddaniu się, zaufaniu życiu, po prostu takiemu dmuchnięciu w to wszystko, co może odlecieć, taki dmuchawiec, który po prostu rozdmuchany wyfruwa we wszystkie strony świata, żeby gdzieś zaistnieć. I w zasadzie każde z tych ziarenek runie w swoją stronę z zaufaniem, że tam, gdzie wyląduje, będzie dobrze dla niego. Ale z drugiej strony to jest też właśnie taki brak kontroli, że my dajemy temu czemuś, temu piórku, temu właśnie ziarenku polecieć w swoją stronę, żeby właśnie dać mu szansę istnieć w przestrzeni, której będzie mu dobrze. Z zaufaniem, że jeżeli ma być nasze, to wróci do nas w jakiejkolwiek formie, ale będzie nasze. A jeżeli jest nasze, bo to trzymamy w ręku kurczowo, to przytłaczamy to. I właśnie tutaj jest taka energia przytłoczenia czegoś. Być może to coś jest już zbyt ciężkie i przytłaczające dla was, może jakaś odpowiedzialność, może właśnie jakaś nawet sława, która za wami idzie, bo zrobiłyście coś, jesteście widoczne. I w tym momencie właśnie to zaczyna być obciążeniem, niewygodą. I właśnie trzeba to zdmuchnąć, trzeba to pofrunąć, trzeba temu dać odlecieć, nie trzymać się tego kurczowo. I właśnie tu jest taka wielka energia transformacji, przetwarzania czegoś w sobie, takiego zrozumienia, że właśnie nie wszystko trzeba kontrolować, że lepiej to puścić, że trzeba zaufać temu, co ma się wydarzyć w waszym życiu. Trzeba trochę właśnie poluzować te cugle, którymi trzymacie los. I to poluzowanie też jest potrzebne wam, żeby móc dalej funkcjonować, rozwijać, żyć. Potrzebna tu jest zmiana jakaś, zmiana przestrzeni. Tutaj właśnie w tej energii 10 buław widzę takie właśnie spakowanie się i odwrócenie się, zmiana kierunku. A w tych następnych energiach, tej energii śmierci, to jest rzeczywiście całkowita zmiana w sposobie patrzenia, myślenia, zauważenie czegoś innego jako ważnego. I tutaj myślę, że jest zauważenie w ogóle siebie samych, takie odwrócenie uwagi od tego, co myślą inni o nas, że to wcale nie jest wyznacznikiem tego, jacy jesteśmy. Nie ten sukces właśnie, nie ta widoczność, bo to, jak jesteśmy odbierani, często w ogóle nie idzie w parze z tym, jacy jesteśmy naprawdę. I bardziej was interesuje właśnie to, co wy wiecie o sobie. To jest tak jak z takim japońskim kimonem, które od zewnątrz jest bardzo proste, bardzo jednolite w kolorze, nie ma oznak i znamion jakiegoś prestiżu społecznego. Właściwie ten, kto nosi to kimono, nie różni się od innych. Co wyróżnia to kimono od innych kimon? To, że ono od wewnątrz jest bardzo bogato zdobione. To jest kunszt i mistrzostwo artystyczne. Ale tylko ten, kto wie o tym, czyli ten, który nosi, ten właściciel tego kimona, ma świadomość tego, że nosi coś niezwykłego. Jest to fantastyczne dzieło sztuki, ale to jest podszewka, której nie widać na zewnątrz. I właśnie tutaj czuję taką energię, że wy przemieniacie swój sposób myślenia na taki właśnie od środka, że to, co wy myślicie, to, co wy czujecie, jest 1000 razy ważniejsze niż to,
jak postrzegają Was inni i nie skupiacie się już na tym, co myślą inni. I w ten sposób też uniezależniacie się od opinii innych, od innych w ogóle zyskujecie wolność. I to jest właśnie ta wolność, to takie lekkie bycie sobą. I tutaj to właśnie widzę w tej energii piór. I to pewno dotyczy wielu dziedzin w Waszym życiu, bo jak już tu wspomniałam o materii, ona się buduje, ona się tutaj pięknie tworzy, tworzy Was niezależnych. Ale z drugiej strony właśnie w którymś momencie ta niezależność nie jest taka niezależna, bo no, musicie coś ponawiać, coś powtarzać, właśnie trochę grać, przed kimś występować, żeby utrzymać to, co zaczęliście. I właśnie przestaje Was to interesować i myślę, że zmieniacie kierunek. To może również dotyczyć Waszych relacji ze światem, nie tylko z materią, ale w ogóle w Waszych relacjach też. Uwalniacie się od jakiegoś naprężenia, napięcia, nie kontrolujecie już czegoś w Waszych relacjach też. Wy czujecie się wolni bardziej. Być może kończycie jakieś relacje, w których jest to naprężenie, napięcie, jest właśnie ta chęć rywalizacji, pokazywania się. Wy odstępujecie od tego, bo nie o to Wam chodzi. I pomimo, że będziecie w tym roku swoim, dwójkowym, to jest to rok, w którym te relacje, zwłaszcza ze sobą, będą w zupełnie innym charakterze. Będziecie nawiązywać je bardzo tożsamiając się ze wszystkim. Jak gdyby filtrując wszystko, każdą znajomość, każdą wypowiedź, każdą myśl przez siebie samych. Będziecie konsultować to ze sobą samymi, bo to jest taki rok, chyba bardzo skierowany do wewnątrz. Takie wnioski, które wyciągniecie też na końcu, będą bardzo Wasze, bardzo będą wzrastać Was, zmieniać. Zmieniać po prostu na tyle, że właśnie będziecie bardziej w zgodzie ze sobą. No myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób Wam pomoże. Bardzo proszę, dajcie mi znać w komentarzach, na ile to jest dla Was. Wszystkiego pięknego. Witajcie trójeczki na czytaniu na rok numerologiczny dziewiąty, który dla Was, jeżeli jesteście w tej numerologii trójką, tej takiej urodzeniowej, czyli data urodzenia, którą zliczacie łącznie z rokiem urodzenia, dzień, miesiąc i rok, daje Wam cyfrę 3, to w tym 2025 roku dziewiątkowym też jesteście w roku życia trójkowym. I to jest rok takiej Waszej energii, takiego otworzenia się na innych, na w ogóle na świat. Tutaj jest duża kreatywność, tutaj dużo się dzieje. Myślę, że dzieje się w każdej dziedzinie życia, bo w kartach tutaj widzimy dwa kielichy, czyli energię relacji, wszelkich interakcji z innymi. Tutaj jest też wieża, czyli ogromne zmiany, które przynosi życie. Tutaj jest też nauka, którą podejmujecie, w ogóle taka wyprawa po złote runo. Tutaj jest paś pentakli i właśnie tak przyszło mi do głowy, że właśnie idziecie po coś, co jest bardzo dla Was. I oczywiście napotykacie różne przeszkody. Bo coś Was mami, ktoś Wam coś obiecuje, jest tu energia diabła, czyli forma różnych toksycznych uzależnień, których będziecie unikać, mam nadzieję, bo będziecie dokonywać jakichś wyborów. I tutaj jest energia właśnie dwóch mieczy, która opowiada o tych właśnie wyborach, ale
One będą dokonywane tak z wnętrza Was, poprzez filtr właśnie takiego bycia sobą, bo ta Wasza trójkowość w tym roku właśnie się bardzo uwydatni. Będziecie mieć szansę i okazję rozmawiać sami ze sobą, być w zgodzie ze sobą. Może zacznę od mojej karty, tutaj spośród kart energii. Jestem taka karta ósemki, nieskończoności. To jest w ogóle kształt kamienia z dzieciństwa, mojego dzieciństwa. Znalazłam go będąc małą dziewczynką i od razu wiedziałam, że to jest nieskończoność. Zawsze miałam takie matematyczne zainteresowanie i w ogóle nie skojarzyło mi się to z niczym innym, tylko właśnie z nieskończonością. I ten kamień przechowywano w moim domu przez wiele, wiele lat. No teraz się gdzieś zagubił, ale pamięć we mnie pozostała właśnie. Zawsze na ósemkę patrzę jak na nieskończoność. I przyśnił mi się kiedyś właśnie jako kamień filozoficzny. Jako taka doskonałość, połączenie takie alchemiczne wszystkiego. I właśnie są tutaj widoczne cztery żywioły. Tutaj jest ogień, słońce, jest woda, jest takie źródło życia, jest powietrze w formie tych ptaków i jest właśnie ta droga, ta ziemia, kamień, po którym wędrujemy. I myślę, że właśnie w tym roku będziecie miały okazję, drogie trójki, przejść, zauważyć taką cykliczność w Waszym życiu, że właśnie przez to miejsce już przechodziłyście. Sytuacje, które przeżywacie, już się wydarzyły. Tylko, że Wy teraz z innego punktu widzenia będziecie to obserwować, bo jesteście za każdym razem, za każdym przejściem tego skrzyżowania, jesteście inni. I tu jest właśnie ważna ta świadomość, którą zyskujecie, że coś się powtarza. Powtarza się nie po to, żeby tego nie zauważyć, żeby tak obojętnie obok tego przejść, tylko właśnie po to się powtarza, żebyśmy zauważyli tą powtórkę, żebyśmy wyciągnęli wnioski. I myślę, że tutaj będą wyciągnięte wnioski, bo w pierwszej połowie roku, czyli już całkiem może niedługo, przyjdą wydarzenia, które Wam przypomną coś z przeszłości. Być może będzie się działo w Waszych relacjach. Tutaj może być coś niejasnego, coś, co będzie trudne dla Was, bo jest energia siedmiu mieczy opowiadająca o nieprawdach, o zakrywaniu czegoś, o ukrywaniu czegoś. I to, co ukryte, zawsze nas obciąża, jest czymś takim wiążącym. Jeżeli my coś ukrywamy, to tyle energii tracimy na to, żeby to zakryć, żeby tego nie było widać. A w momencie, kiedy objawiamy to lub jest nam to objawione, to z jednej strony jest to trudne, ale z drugiej czujemy się wolni. Nic nas już nie trzyma, nie więzi. A myślę, że tutaj może być do czynienia, możemy mieć do czynienia z jakąś toksyczną energią właśnie mamienia, tłamszenia, uzależniania nas od kogoś, od czegoś. Ta wieża może właśnie uniezależnić nas, może nas wydostać, wydobyć z czegoś, ale mając inklinację do takiego właśnie uzależniania się, możemy znowu popaść w taką trudną relację, w coś toksycznego, bo nie jesteśmy jeszcze do końca wyleczeni. Nie uświadomiliśmy sobie tego mechanizmu. I właśnie ten rok jest po to, żebyśmy uświadomili sobie, co współtworzymy, w jaki sposób to robimy, jakie mechanizmy w nas się odpalają. To wynika często z automatu, bo byliśmy w dzieciństwie być może uzależniani od czegoś, kogoś, porzucani i teraz nadmiernie zapracowujemy na coś, na czyjąś uwagę. Może byliśmy zdradzani i teraz właśnie wszędzie szukamy tej zdrady i w rezultacie jesteśmy zdradzani, bo jak myślimy o tym bez przerwy i szukamy dziury w całym, to w końcu to się wydarza.
Może też zdradzamy sami siebie, nie dotrzymujemy sobie obietnic, sobie danego słowa i później właśnie to się wydarza w naszych relacjach. Ja oczywiście nie mówię, że tak będzie, tylko że wy w tym roku, w tym trójkowym roku zauważycie pewną sytuację, pewną jakąś powtarzalność i wyłapiecie ten mechanizm i zaczniecie nad nim pracować. Jest tu energia właśnie nauki. Ten paś pentakli jest właśnie takim uczniem, który wreszcie zaczyna rozumieć i uczyć się na nowo, nowego mechanizmu, jaki można stworzyć w swoim życiu, żeby nie poddawać się czemuś tak bezwiednie, tylko żeby właśnie panować nad tym i żeby wybierać sobą, żeby konsultować każdą decyzję ze sobą. I to są właśnie te dwa miecze. To jest ta konsultacja z własnym sercem, z własnym wnętrzem. Po to, żeby uniknąć tego uzależnienia się od innych, tej toksyczności, która w jakiś sposób tutaj bardzo się pokazuje w tym czytaniu. Jeśli chodzi o tą wyprawę po złote runo, to myślę, że właśnie będąc w takim kontakcie intuicyjnym ze sobą, utożsamiając się bardzo ze sobą, bo to jest rok właśnie takiej tożsamości, takiej zgodności ze sobą. Odplątujecie się od sytuacji, które nie są dla Was dobre. Umiecie już je zauważyć i wtedy właśnie możecie iść swoją ścieżką, uczyć się być sobą i robić coś po swojemu. I myślę, że właśnie i w relacjach, i w takich związkach jakichś biznesowych będziecie ostrzeżeni być może tym czytaniem, unikać wplątywania się, unikać manipulowania sobą, kontrolowania czegoś nadmiernie. Bo mając w ręku taki talizman, jak na przykład właśnie ta nieskończoność, macie wiedzę, macie dojrzałość, macie alchemiczny wzór na szczęście. Tylko właśnie trzeba wiedzieć, czego unikać. A co brać? Co jest dla Was? Tak jak wspomniałam na początku, już podsumowując teraz, będzie się dużo działo. Dużo będzie się działo właśnie w Waszych relacjach. Będziecie być może wyjaśniać dużo. Będziecie stawać po swojej stronie, chociaż myślę, że wielu trójeczkom będzie zależało na harmonii, bo ta dwójka mieczy świadczy o budowaniu pokoju, ale pamiętajcie, nie za wszelką cenę, nie za cenę kompromisu i zrezygnowania z siebie, bo to jest rok na dialog ze sobą, na burzeniu wszystkiego, co nie służy Wam. A los będzie tutaj pomagał Wam zauważyć coś. Coś, co właśnie jest takim wzorem powtarzających się zachowań Waszych albo tych, którzy są obok Was, żebyście na coś wreszcie zwrócili uwagę i żebyście mogli wydostać się z tego. Żebyście mogli żyć właśnie bardziej w zgodzie ze sobą po swojemu. No myślę, że to wszystko, drogie trójeczki. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób Was wesprze, wspomoże, nie wiem, da Wam do myślenia. Dajcie znać w komentarzach, na ile to jest Wasze. Witajcie, drogie czwóreczki, na czytaniu z kart Tarota na rok dziewiąty, rok numerologiczny, który być może właśnie się zaczyna. To zależy, jak o tym myślicie i jak to czujecie. Jest to dla Was rok czwórkowy, drogie czwórki. To znaczy, jeżeli liczycie swoją datę urodzenia, dzień, miesiąc i rok, dodacie wszystkie cyfry i w rezultacie ta końcowa to będzie 4, to znaczy po zliczeniu z liczby dwucyfrowej zrobicie 4, to oznacza, że jesteście numerologiczną 4. I teraz dodając dziewiątkowy rok, żeby obliczyć rok, taki osobisty rok życia, w którym teraz będziecie,
to Wam też wyjdzie czwórka, no bo 9 i 4 to jest 13, a trójka i jedynka to jest czwórka. Czyli jest to rok takiej dużej tożsamości ze sobą. To jest rok bardzo spójny z Wami i dla Was. I czwórki znane są z tego, że lubią właśnie mieć poukładane wszystko, lubią mieć pod kontrolą. Lubią też no, tak mieć stabilizację. I często poświęcają temu bardzo dużo energii, żeby właśnie no, to kontrolować lub właśnie porządkować tak, żeby było po waszemu. Myślę, że właśnie to jest rok, w którym zaczynacie wydobywać się właśnie z tego swojego nawet wzoru, który napisałyście dla siebie. Zaczynacie czuć taką powtarzalność zbyt dużą. Teraz chcecie się troszeczkę uwolnić od tego, dać sobie luz. Zaczynacie w ogóle porozumieniu ze światem odbierać znaki takiej zgodności właśnie z tym, co mówi do Was intuicja, co mówi ten głos wewnętrzny, co mówi dusza. Jest tutaj właśnie energia diabła, który jest taką właśnie toksycznością, taką powtarzalnością, takim uwikłaniem w coś, w różne relacje, w pracę, których właściwie zaczynacie być więźniami, a nie samoistnymi kreatorami. A potrzeba jest właśnie luzu, lekkości i przyjemności. I tutaj energia dziewięciu kielichów pokazuje właśnie wejście w przyjemność, w radość, w zabawę, w szukaniu takich sytuacji, w których będziecie mogli się tak poczuć. I to będą prace, które Was bardziej właśnie tak odnowią, uwolnią ze stagnacji. To będą pasje Wasze, znaczy prace związane z pasją. To będą też podróże. Tutaj czuję, że to jest rok dla Was, drogie czwóreczki, w którym zaczniecie się otwierać na świat bardziej. I to właśnie sprawi Wam radość i przyjemność. Jest tutaj energia Pazia Buław, który właśnie jest takim podróżnikiem, takim ciekawskim świata. I choć rok czwórkowy jest właśnie takim stabilizującym w rutynie, ja myślę, że tutaj właśnie dla Was jest wyjściem z rutyny, bo rutyna zaczęła Was już skostniać, tak ukostniać, zabijać. Wy chcecie właśnie poczuć ten luz, na nowo coś ułożyć i dzięki temu, że właśnie nie idziecie w ten stary wzór, tylko zaczynacie pisać nowy, właśnie się coś ustala. Właśnie utrwalają się jakieś nowe nawyki, nowe sposoby na coś. I właśnie w tym nowym chcecie się zatrzymać. Jest ta energia właśnie tego wisielca, który chce Was zatrzymać w tym, co jest takie właśnie okazjonalne, spontaniczne, nieokreślone. Zaczyna się Wam to podobać. I oczywiście jak będziecie długo znowu w czymś, co jest na stałe, to pewno będziecie za jakiś czas czuli, że to jest rutynowe. Ale tutaj się zrobi taka równowaga pomiędzy tym właśnie, co było, a tym, co jednak chcielibyście zmienić. I na ile to się da te zmiany wprowadzić w życie? Ja myślę, że się da, bo jest tutaj kończąca energia, to właśnie takie sześć pentakli, które mówi o wyrównaniu czegoś, o uregulowaniu, o takiej stabilizacji, o poczuciu spokoju. To znaczy w tym właśnie ruchu, w takiej przygodzie, Wy też możecie odnaleźć spokój, Wy możecie odnaleźć zadowolenie, będziecie chcieli takie chwile przeżywać, zatrzymać je na dłużej, bo właśnie w nich bardziej rozpoznajecie teraz siebie, bo jesteśmy w ciągłym ruchu, zmieniamy się, okoliczności się zmieniają i w jakiś sposób chcemy właśnie
dostosować się do świata, do życia, iść w jego rytmie, choć też w tym wszystkim odnajdujemy swój rytm, odnajdujemy siebie, rozpoznajemy siebie na nowo. I tutaj jest właśnie taka uważność potrzebna na to, co czujecie, co myślicie, jacy jesteście. Takie przefiltrowywanie wszystkiego przez siebie, przyglądanie się sobie w różnych sytuacjach. I to pomoże właśnie w odplątaniu się od czegoś, co już Was nie cieszy, nie służy, jest stagnacją, jest czymś niespójnym z Wami. I będziecie uważać na to właśnie, co do Was Wszechświat mówi, bo jest energia właśnie spośród moich kart energii, jest tutaj taka uważność na znaki, na odczytywanie tego, co mówi do nas Wszechświat, bo on gada z nami bez przerwy. Opowiada nam właśnie, tak jak ja mówiłam we wstępie w filmie zapowiadającym to czytanie, że ja odbieram bardzo wiele znaków właśnie dotyczących cyfr. To są powtarzające się cyfry, które już nieraz wyprowadziły mnie z różnych opresji, kiedy byłam zagubiona, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, właśnie powtarzające się numery, które nie są czymś codziennym przecież, jakieś 4-6, 4-7, które pokazywały mi się na ulicy miasta, którego nie znałam, a byłam w nim zagubiona kompletnie, oczywiście bez komórki, bez telefonu, bez możliwości sprawdzenia czegoś w nawigacji. Byłam zdana tylko na siebie i na swoją intuicję i właśnie wtedy zaczęłam czytać znaki. I myślę, że Wy też właśnie będziecie w takich sytuacjach, w których jak zdacie się na siebie i na ten głos wewnętrzny, to wtedy odkryjecie go, zaczniecie być na niego uważni i za każdym razem, jak właśnie tego głosu posłuchacie, to pójdziecie we właściwą stronę, odnajdziecie swoją ścieżkę. I myślę, że właśnie ten rok służy takiemu odnajdywaniu czegoś na nowo i ustalaniu się właśnie czegoś na nowo w Waszym życiu. Na innych trochę zasadach, właśnie na bardziej takich wolnych od kontroli, na takiej większej spontaniczności. Myślę, że dla wielu czwórek jest to czas na przyjemność, na rozpoznawanie siebie właśnie w radości, na szukaniu takich sytuacji, które nas spełniają, sprawiają nam radość. To będzie rok też na zwiedzanie, na odwiedzanie, na przygodę. To będzie też rok, w którym przyjrzymy się czemuś wnikliwie, zrozumiemy coś inaczej, zrozumiemy, myślę, siebie bardziej. I to będzie też rok, w którym coś nam się dzięki temu ustali, utrwali, będziemy czuć się bezpiecznie, pomimo że tyle się zmieni. Może też tak być, że w jakiś właśnie taki wolny, niekonwencjonalny sposób będziecie mogli zapracować czymś, żeby się uniezależnić od kogoś, żeby spłacić jakiś dług, bo tutaj właśnie jest taka energia wyrównania czegoś, odplątania się od tego właśnie diabła, czyli od jakiegoś zobowiązania wobec kogoś. Ale właśnie w taki sposób niekonwencjonalny, właśnie taki, który też no, będzie jednocześnie spełniał Wasze jakieś takie najskrytsze pragnienia. To właśnie będzie jakaś praca, być może z pasją, jakiś projekt, na który wcześniej byście się nie odważyły, dzięki temu, że czujecie właśnie ciężar tego obciążenia, to zaczynacie być bardzo kreatywni i to się udaje, bo tutaj jest energia Królowej Pentakli, która właśnie jest bardzo niezależna finansowo, a te 6 pentakli oznacza właśnie oddanie czegoś, albo właśnie do Was przychodzi jakaś kasa, którą ktoś był Wam winien, więc tutaj coś się wyrównuje. To jest też jakieś zadośćuczynienie, być może jakiś prezent od losu, przez to, że zaczynacie właśnie być bardziej sobą, bardziej rozpoznawać siebie, bardziej dawać sobie możliwości, żeby siebie poznać w różnych sytuacjach.
nie działacie schematycznie, tylko właśnie poddajecie się tak trochę temu, co przychodzi, jesteście spontaniczni, jesteście właśnie tacy zaciekawieni tym, co będzie jutro, nie kontrolując tego już tak mocno. I uważając oczywiście na te znaki, które Wszechświat nam wysyła, żebyśmy wiedzieli, gdzie iść i co robić. Mam nadzieję, że to czytanie w jakiś sposób Wam pomoże, coś rozjaśni. Dajcie znać w komentarzach, na ile jest Wasze i dla Was. A ja życzę Wam pięknego czasu, pięknego roku. Witajcie, drogie piąteczki. Jesteście numerologicznymi piątkami i macie przed sobą też piątkowy rok, bo rozpoczynamy właśnie dziewiątkowy rok dla nas wszystkich, czyli dla Was, drogie piątki, to jest 5 dodać 9, czyli 14, czyli w rezultacie również 5. I właśnie w związku z tym ten dziewiątkowy rok jest taką tożsamością z nami samymi, bo oczywiście to się sprawdza dla każdego, dla każdej liczby, dla każdego numeru, bo każda liczba dodana do 9 daje w rezultacie tę właśnie osobistą energię, którą emanujecie na co dzień. Czyli będąc właśnie teraz w roku piątkowym, myślę, że będziecie poddane właśnie temu, co najbardziej lubicie, czyli takiej kreatywności. Tutaj będziecie mogły zaistnieć, zafunkcjonować jako ci, którzy mogą zamanifestować coś, pokazać siebie jako właśnie takich głębokich, mądrych, takich, którzy mają zdanie, mają twórczy sposób myślenia, bo to, co tworzycie, robicie z pasją, wynika z Was, samych właśnie z takiej chęci tworzenia, zamanifestowania czegoś, co jest w Was w środku, głęboko. I tutaj ta pasja się pokazuje właśnie w tych 9 kielichach, takie nawet zadowolenie z tego, kim jesteście, co robicie. Taka duma też z siebie jest tutaj w energii cesarzowej, która zbiera plony. Myślę, że poprzedni czas dał Wam podstawy do tego, bo to był rok czwórki, żebyście coś ustaliły, utrwaliły i teraz będziecie mogły właśnie zaistnieć w tej swojej energii, twórczej energii, takiej ekspansywnej, sprawdzającej, chcącej coś zmienić, nie stagnacyjnej, tylko właśnie ruchliwej, dynamicznej. I tutaj czuję, że właśnie wszelkie dziedziny twórczości, sztuki, też pozyskiwanie wiedzy, bo jest tutaj król mieczy, który jest w ogóle specjalistą w jakiejś dziedzinie, który właśnie jest bardzo mądry. Wy zdobywacie tą mądrość, wy czujecie się pewni siebie przez to, że jesteście gdzieś wyżej, na jakimś następnym etapie, ale jednocześnie też jesteście mądrzy w taką mądrość od środka. Tutaj wiecie, że nie tylko ta wiedza zdobyta na zewnątrz, ta wyczytana w książkach jest istotna, ale tutaj jest też energia kapłanki. To jest taka wiedza właśnie podświadoma, taka zapisana gdzieś w naszych komóreczkach, gdzieś zapisana przez być może poprzednie wcielenia, to jest też zapis rodowy, który płynie w naszej krwi. To jest historia, która jest nieznana nam na co dzień, ale w momentach niektórych właśnie jakichś takich regresach, które robimy, żeby coś poznać głębiej, być może będziemy doświadczać w tym roku właśnie jakichś trudnych sytuacji i wtedy właśnie zagłębiamy się w coś bardziej. I wtedy właśnie widzimy coś lepiej, coś wyraźniej,
coś do nas dociera. I właśnie często jest tak, że jak coś jest trudnego, traumatycznego, coś nas dotyka, to wtedy coś bardziej analizujemy, czemu się mocniej przyglądamy. Więc cokolwiek nie spotka nas, to myślę, że to właśnie pomoże nam w rozpoznaniu czegoś, w naszej historii, w rozpoznaniu siebie, też w dokonaniu jakiejś ewaluacji, bo tutaj jest zyskanie takiej wiary w siebie, dumy z siebie. To jest właśnie takie uskrzydlenie, radość. Wychodzicie właśnie z sytuacji, która była trudna. Może przechodzicie przez coś, tu jest jakieś uzdrowienie. Tu jest wiara w siebie, w swoją mądrość, wiara w swoje talenty. I na tym właśnie zaczynacie coś budować. Jest tutaj energia kończąca całe czytanie w postaci asa denarów, czyli nowej sytuacji, w którą wchodzicie, nowej relacji, którą chcecie współtworzyć, nowych biznesowych spraw, które macie zamiar wejść, żeby właśnie odrodzić się w czymś, ale w takim czymś, co Was właśnie bardzo porywa, w czym się spełniacie, bo tutaj jest dużo energii takiej ciepłej, spełniającej, zwłaszcza dół tego czytania, czyli na przykład druga połowa roku. To jest właśnie takie zbieranie owoców tego, co posialiście wcześniej. Energia Króla Mieczy jest też taką energią podejmowania decyzji, bardzo stanowczych, opartych na rozsądku, tutaj na takim przemyśleniu, ale jednocześnie właśnie czujecie od wewnątrz, że to jest dla Was dobre, bo jest tutaj energia kapłanki, która wie gdzieś od środka. Ona ma wbudowany w siebie kompas, właśnie intuicja to jest taki nasz kompas i ona nas nigdy nie zawiedzie, tylko nie zawsze umiemy usłyszeć ten głos intuicji. Myślę, że tu będzie taka koherentność, takie połączenie tego, co mówi nasze serce z tym, co mówi nasz umysł i to będzie dobrze zaplanowane przedsięwzięcie, które oczywiście być może będzie miało jakieś też przeszkody po drodze, bo jest tu energia 10 mieczy, która mówi o niespodziewanych trudach, które mogą nas spotkać, ale macie siłę i moc właśnie tej cesarzowej, która radzi sobie w każdej sytuacji. Ona ma w sobie dużo ciepła, miłości do siebie, ma taką wiarę w siebie, wiarę w ogóle w życie. I dzięki temu, właśnie dzięki tej witalności przezwyciężacie te problemy i stajecie właśnie do nowych sytuacji, do nowych rzeczy, tacy pełni entuzjazmu. I też tutaj jest energia spośród moich kart energii, to jest taki flaming, który kojarzy się z jakąś taką egzotyką, więc myślę, że to nie wiem, co to może oznaczać w Waszych życiach, dla jednych to może być podróż, egzotyczne miejsca. Dla innych egzotyka jest to zajmowanie się czymś, czego nie znaliście dotąd, rozpoznawanie nowych dziedzin w swoim życiu. A dla innych jest to takie wyluzowanie, taki odpoczynek od czegoś rutynowego. Ale dla wszystkich Was, drogie piątki, jest to rok bardzo konstruktywny, to znaczy coś konkretnego postanawiacie, osiągacie, w tym jesteście bardzo w swojej energii, twórczy, tacy ekspansywni, pełni aktywności twórczej, bo czujecie właśnie tę moc przez wiarę w swoje zasoby. I dzięki temu osiągacie też przez tą pewność siebie, właśnie osiągacie mnóstwo i też budujecie się, jesteście coraz bardziej prężni. Jest to bardzo dobry rok.
kochane piątki. Myślę, że to czytanie też coś Wam da, do czegoś Was zachęci. Dajcie znać w komentarzach. No i szczęśliwego nowego roku! Witajcie, drogie szóstki, na czytaniu z kart Tarota na rok numerologiczny nowy, na dziewiąty rok, który dla Was jest też rokiem szóstki. I to jest, myślę, taki moment, w którym będziecie coś uspokajać, harmonizować w swoim życiu. Po tym piątkowym roku, który był wyzwaniem, który prowokował właśnie sytuacje takie niechciane przez Was, w których czuliście się właśnie nieswojo, bo musieliście być aktywni, ekspansywni. A teraz właśnie jest jakieś ułożenie, wyrównanie. Chociaż jeszcze tutaj w początkach tego roku jest energia buław, asa buław, siedmiu buław, w której rzeczywiście jest dużo energii, w której na nowo coś ustalacie, wkładacie, odpowiadacie na jakieś sytuacje z zewnątrz. Tutaj jest potrzebna taka ekspresja. I myślę, że też taki dynamizm i akcja, które w rezultacie dają możliwości nowe. Bo jest tutaj też energia właśnie sześciu mieczy, która mówi o nowych układach, nowych przestrzeniach, być może w ogóle nowe miejsce do pracy, nowe miejsce do życia. Tutaj dużo się zmienia, by potem się ustabilizowało i ułożyło. W drugiej części roku jak gdyby to wszystko się już tak zaczyna dopinać, układać, uporządkowywać, harmonizować. Myślę, że to jest też rok na rozpoznanie nowych ludzi, nowe relacje, bo przy tym asie buław są też nowe osoby i też jest energia kochanków, więc tu jest nowa miłość, być może nowa relacja. I myślę, że taka relacja jakaś trwała i stała. To być może relacja nie tylko z drugim człowiekiem, a oczywiście to jest na pierwszym miejscu, miłość i związki takie romantyczne. Myślę, że dla Was to jest coś dla wielu szóstek, bardzo oczywista sytuacja, ale też wymagająca właśnie takiej ekspresji, odwagi, wyjścia ze strefy komfortu, takiego wejścia w spontaniczność, w coś, czego nie znacie, w obszar, na którym poruszacie się niepewnie, ale w gruncie rzeczy coś się właśnie tutaj ustala i utrwala, bo jest też energia 10 denarów, czyli trwała relacja, czyli taka długotrwała sytuacja. I jeśli chodzi właśnie o związki romantyczne, to myślę, że tutaj rzeczywiście dużo może się zadziać w życiu szóstek. Może coś się właśnie nowego okazać, pokazać i okaże się właśnie, że to jest piękne, że to jest to. Tylko trzeba będzie wykazać się właśnie jakąś odwagą, żeby umieć to zauważyć, przyjąć, skorzystać z tej szansy, jaką daje Wam los. To jest też energia czegoś nowego w ogóle w Waszym życiu. Być może to właśnie jest nowa profesja, nowe zajęcie, nowa praca, w nowym miejscu, w nowych przestrzeniach. W ogóle może się gdzieś będziecie przeprowadzać, wyprowadzać. Bo sześć mieczy jest energią tranzytu, właśnie takiego przemieszczania się. Być może to ta praca, którą podejmiecie, to coś nowego, to nowe wyzwanie w tym asie buław, to będzie odległe. Będziecie musieli tam dojeżdżać. Ewentualnie Wasza praca będzie polegała na jeżdżeniu. Albo w ogóle właśnie zmienicie miejsce do życia, do pracy. I to będzie niosło za sobą oczywiście wiele zmian, ale też ustabilizuje Was na trwałe i stałe.
Myślę, że to, co znajdziecie, będzie właśnie takie dobre dla Was. Bo spośród moich kart energii jest tutaj energia symbiozy, bo są tutaj błazenki i ukwiały, które właśnie w naturalnych warunkach żyją właśnie w symbiozie. I tutaj pokazuję właśnie taką umiejętność odnalezienia się w czymś, co może na pierwszy rzut oka nie pasuje do siebie, bo te ukwiały mają parzydełka, którymi też rażą te błazenki i one to czują, ale po pewnym czasie przestają na to reagować, przyzwyczajają się do tego, ale mają w tym też jakiś cel, właśnie ta symbioza jest obopólna. One mają możliwości dzięki właśnie tym ukwiałom i to wspólne razem ma sens. I tutaj jest dużo tego razem, w tych kartach właśnie jest też ta energia kochanków, dwie buławy, więc tutaj jest jakaś podwójność. Ta rodzina, która jest na końcu właśnie w tych 10 denarach, mówi o zawiązywaniu się czegoś trwałego, na stałe, jakiegoś takiego właśnie symbiotycznego. Może będziecie w tym roku właśnie tworzyć jakąś relację romantyczną, przyjacielską, może w ogóle Wasze relacje, które teraz będziecie zawiązywać, będą trwałe, będą stabilne. A również to oznacza, że jakieś zobowiązania, które będziecie podejmować, one będą Was utrwalać w czymś, one będą Was zabezpieczać. Być może pracę, którą podejmiecie gdzieś poza obszarem, w którym jesteście w tej chwili, być może właśnie ta praca przyniesie Wam trwałe związki z tym nowym miejscem. Być może ta praca da Wam też trwałość i takie zabezpieczenie na przyszłość. Właśnie tam się odnajdziecie. Tam znajdziecie właśnie, tak jak te ukwiały i błazenki, coś spójnego ze sobą. Będzie Wam w tym dobrze, poczujecie się dobrze. Choć na początku być może będziecie się trochę przed tym bronić. Jest tutaj na wstępie energia siedmiu buław, która właśnie mówi o takim manifestowaniu siebie, o bronieniu swojej niewinności, o stawaniu w obronie być może siebie. I to jest bardzo dobra energia, bo ona oczywiście przynosi tutaj efekty, że przychodzi do Was propozycja godna Was, propozycja, którą przyjmujecie. Od losu dostajecie taki strzał. Być może w ogóle patrzycie w lewą stronę i nie widzicie, że tutaj właśnie z prawej przychodzi do Was to, co jest Wam pisane, co jest dla Was bardzo dobre, ale myślę, że zauważacie to i jesteście na tyle odważni i zdeterminowani, żeby po to sięgnąć, bo te dwie buławy mówią właśnie o takiej odwadze, takim zdecydowaniu też i o wyborze, więc być może, że właśnie będziecie wybierać rozwiązania w swoim życiu, które wymagają dużych zmian, odwagi. Wymagają też tego razem, więc będziecie decydować się na taką wspólność, spójność z kimś, może razem z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, w czym się odnajdziecie, a może też właśnie w tym razem odnajdziecie siebie, bo właśnie jako w ogóle szóstki numerologiczne lubicie harmonię, lubicie rodzinność, lubicie być otoczeni spokojem, jakąś taką stałością, trwałością, wiedzą, że właśnie jutro będzie podobne do tego, co jest dzisiaj i właśnie taka przewidywalność tutaj się dla Was szykuje, choć w pierwszym kroku trzeba podjąć wyzwanie, trzeba wejść w nieznane, trzeba wyjechać, dać się ponieść, bo ten as buław jest właśnie taką inspiracją, takim katalizatorem do zmiany, takim prądem, który czujecie i dacie się temu właśnie porwać.
porwać się właśnie, dajecie nieznanemu i idziecie w to nieznane. Aczkolwiek to właśnie jest to. Okazuje się, że właśnie to jest to docelowe, docelowa praca, docelowa relacja, docelowi przyjaciele, być może miejsce, w którym zaczynacie żyć, bo też czuję, że dla wielu to jest w ogóle ogromna zmiana. Wejście w coś całkowicie innego, nowego, ale ustalenie się w tym i zaakceptowanie tego i wręcz takie rozmoszczenie się i radość z tego powodu, że właśnie jesteście w tym, czym jesteście. Więc to jest bardzo ciekawy rok. Rok na budowanie czegoś trwałego i na bycie razem. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłam, że odnaleźliście siebie w tym czytaniu, w swoich właśnie zamierzeniach, marzeniach. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, jakie macie plany i na ile właśnie to czytanie jest spójne z Wami. Wszystkiego pięknego, dobrego roku. Witajcie, drogie siódemki, na czytaniu, na rok siódemkowy dla Was. No bo jesteście urodzeniowymi siódemkami, czyli z daty urodzenia Wam wychodzi 7. Do tego dodajemy 9, czyli rok numerologiczny 9, w który właśnie wchodzimy. I w wyniku tego 9 plus 7 to jest 16, czyli 7. Czyli właśnie to jest taka zgodność i spójność Was, zresztą każdego po kolei właściwie numeru, z tym, co się będzie działo właśnie w życiu. Jak gdyby bardziej będziecie tożsame ze sobą. Po szóstkowym roku, w którym coś się układało, coś harmonizowało się w Was, bo to była jakaś taka też praca bardzo pewno wewnętrzna, żeby coś właśnie się ułożyło. Teraz wyciągacie wnioski, podsumowujecie coś, bo zaczynacie czytanie od 9 buław. To jest właśnie taka energia roku 9, czyli właśnie takiej energii, w którą włożyłyście w coś i to było w tą pracę ze sobą, bo energia siódemek jest nieustająca właśnie w tej pracy ze sobą, w tej takiej rozwijającej, duchowej. I myślę, że to teraz da podwójne efekty, bo zobaczycie już namacalnie, co do Was przychodzi właśnie w związku z tym przepracowaniem, z tym poukładaniem czegoś w sobie. Jest tutaj właśnie energia asa dysków. To jest właśnie nowa propozycja, nowa możliwość. Nowa praca, nowa przestrzeń, nowy dom, nowa relacja. Coś nowego, ale trwałego. Ale w innym miejscu niż jesteście dotąd, w innej przestrzeni niż dotąd byłyście. Bo jest też energia 6 mieczy, która mówi o tranzycie, o takim przemieszczeniu się w inne miejsce, pójścia do innej pracy, bycia w ogóle w innej przestrzeni życia, bycia być może w nowej relacji, bo jakąś tutaj czuję podwójność przez te dwa miecze, które są dalej, ale też czuję tą podwójność przez kartę spośród moich kart energii, to jest energia rozmowy, dyskusji i ona jest prowadzona pomiędzy dwojgiem ludzi. Pomiędzy parą, która się rozpoznaje, która nadrabia zaległości, która mówi o rzeczach, które wcześniej były niewypowiedziane. I tutaj jest dużo mieczy, dużo słów, dużo rozmów, bo zobaczcie, są aż 4 karty mieczowe. Więc miecze zawsze oznaczają wymianę zdań, dyskusje, właśnie rozmowy. Tak potrzebna jest ta dyskusja, tak potrzebna jest ta rozmowa, tak jakby była wyczekiwana, bo w ogóle właśnie te 9 buław, które rozpoczynają, mówią o takim cierpliwym czekaniu Waszym na coś, co teraz przychodzi.
I ten rok właśnie będzie pełen dowiadywania się, pełen takiej ciekawej rozmowy, ale też będą wybory, decyzje, które będziecie podejmować w związku z tym, właśnie z tymi informacjami, które będą do Was docierały. To będzie też rozpoznawanie nowych miejsc, nowych ludzi, bo będziecie w nowych sytuacjach właśnie przez tego asa dysków, który jest tutaj nazwany bogactwem, więc myślę, że ma to znamiona właśnie początku czegoś obfitego dla Was, czegoś, o czym marzyłyście wcześniej i teraz jak gdyby to już się pokaże, może jeszcze nie w pełni, bo będziecie na to w jakiś sposób jeszcze pracować, będziecie się tego uczyć, będziecie się tutaj w to wkręcać, wgłębiać, ale jednocześnie tutaj energia dwóch mieczy opowiada o tym, że to będzie bardzo przefiltrowane przez Was, będzie zgodne z Wami. No zresztą ta spójność, że ten rok siódemkowy dla Was, osobisty rok, będzie właśnie w takim poukładaniu z Wami, bo Wy jesteście siódemkami, więc jak gdyby tutaj bardzo odnajdziecie siebie i wszystko, w czym będziecie chciały być lub o czym będziecie decydować, czy właśnie o relacjach, które będziecie zawiązywać, czy o pracach, które będziecie podejmować, będziecie decydować z pozycji właśnie siebie, swojej intuicji, czegoś ze środka siebie. Tutaj będziecie się nad tym zastanawiać, biorąc pod uwagę swoją opinię, swoje zdanie, które jest ważne, bo jest dla Was autorytetem właśnie Wasza własna opinia. I tutaj jest taki właśnie król mieczy, który pokazuje właśnie decyzyjność, taką mądrość. Wy wiecie, kim jesteście, umiecie podejmować decyzje, nie jesteście chwiejne. Może się będziecie zastanawiać, ale tylko dlatego, żeby móc usłyszeć siebie, żeby móc ten głos wewnętrzny wziąć pod uwagę. Choć czuję tutaj opinię innych, która też będzie dla Was ważna, bo właśnie są te rozmowy, są te dyskusje z innymi. Ale jednakowoż zwycięża w tej dyskusji ten własny autorytet. To, co Wy na ten temat myślicie. I mnóstwo tutaj jest też nowych rzeczy, typu nowa wiedza, którą będziecie chciały posiąść. To jest rok na rozwój, rok taki właśnie naukowy, w którym będziecie uczyć się czegoś nowego. Ta nowość to jest właśnie ten as dysków, ale ten as powoduje, że wchodzicie właśnie w nową przestrzeń, uczycie się czegoś i uzyskujecie glejt na coś. Właśnie taką pełnię wiedzy, dopełniacie coś, może dokształcacie się w jakimś konkretnym kierunku. I jak gdyby to Was jeszcze bardziej oswaja w tym nowym miejscu, oswaja też ze sobą, że właśnie no, jesteście bardziej mocni, bardziej prężni, bardziej Was to ustanawia w tych okolicznościach, w których się znajdujecie, jeszcze bardziej się potwierdzacie w tym, co robicie. Właśnie tutaj jest coś nowego, jednocześnie właśnie całkiem w nowej przestrzeni, w całkiem nowej dziedzinie, być może z całkiem nowymi ludźmi. Chociaż też coś jest z przeszłości, bo te 9 buław świadczą o tej cierpliwości, tej energii, którą włożyłyście w coś, w relacje, być może w pracę, w jakieś zaangażowanie jest duże, ale jednocześnie jest dużo nowego, tak jakbyście budowały coś od nowa. Być może z kimś, kogo już znacie. Być może w oparciu o przeszłe doświadczenia idziecie w nowe miejsce i budujecie coś całkiem nowego, bardzo po swojemu. Rozwijacie się. Tu jest właśnie takie nowe życie, jakaś inspiracja, ulepszanie, ale jednocześnie coś nowego.
I czuję tutaj przez to koło fortuny, trochę mi się chce powiedzieć, tego asa. Jednocześnie jest to takie trochę słońce. Czuję, że los Wam sprzyja, że tutaj mądrość, wiedza to są bardzo duże atuty, które wykorzystujecie, by przekonywać o sobie, by reklamować siebie, by mówić coś bardzo ważnego, istotnego. Słowo jest ważne. Być może to będzie Waszym zawodem, właśnie mówienie o czymś, reklama czegoś, ale tutaj jest dużo też takiego ruchu w tym roku. Tutaj dużo się dzieje, dużo jeździcie, dużo zwiedzacie. Poznajecie, być może właśnie ta wiedza, którą zdobywacie, jest odległa i musicie po nią jeździć do innego miasta. Być może w ogóle przeprowadzacie się do innego miasta. No tutaj jest dużo takich nowych rzeczy w Waszym życiu. Oczywiście w życiu każdej siódemki to będzie pewno coś innego, ale spójne jest to, że jest ruch, że jest dużo nowości i że jest dużo takiej też decyzyjności, odpowiedzialności za swoje życie i wiary w siebie. Właśnie to, że jesteście sami dla siebie właśnie kimś, kto wyznacza kierunek, kto jest autorytetem. Tutaj pomimo, że może dyskutujecie o czymś, pytacie kogoś o zdanie, to Wasze zdanie jest wiążące dla Was, jest najważniejsze. Myślę, że poszerzacie horyzonty, że no właśnie zdobywacie nowe przestrzenie, nowe miejsca. Myślicie właśnie bardzo twórczo. Obłaskawiacie jakąś nową dziedzinę w swoim życiu, nowe miejsce właśnie. I jesteście w ogóle w tym bardzo, pomimo, że tu jest dużo mieczy, czuję, że czujecie się w działaniu, w ruchu. Miecze oznaczają właśnie pomysły, myślenie, rozmowy, ale ja tu czuję też, że się dzieje. I będziecie właśnie tym ogniem też tutaj działać. I tu będzie również energia tworzenia czegoś. No nie ma tutaj może wody, ale tych dwóch mieczach widzę właśnie takie zanurzenie w kielichach, w wodzie, w takiej energii właśnie intuicji, bo patrzycie w głąb siebie, podejmujecie decyzje, odnosząc wszystko właśnie przez swoje czucie. Więc odnosicie wszystko do serca, dotykacie go i podejmujecie decyzje w zgodzie z nim. Więc myślę, że rok, w którym jest takie wyjście też do zewnątrz, trochę ze swojego świata, zdobywanie tego świata i taka ekspansywność, jednocześnie poszerzanie siebie, czyli rozwój. Bardzo dobry rok. Mam nadzieję, że tutaj znaleźliście jakąś inspirację dla siebie, drogie siódemeczki. Dajcie mi znać w komentarzach, na ile to jest o Was i dla Was. Życzę Wam cudnego roku. Witajcie, drogie ósemki, na czytaniu z kart tarota na dziewiątkowy rok numerologiczny, który właśnie się rozpoczyna. I dla Was jest to też ósmy rok. Ósmy rok osobisty, bo po dodaniu 8 do 9 uzyskujemy 17, czyli 8. To jest Wasz osobisty rok, bardzo zgodny numerologicznie z Wami. Więc myślę, że tutaj te zgodności i spójności dadzą o sobie znać, że będziecie właśnie w tym roku mogli zrealizować coś bardzo swojego, bardzo siebie też rozpoznać w różnych sytuacjach, w różnych relacjach. Będziecie stawiać też bardzo na siebie i myślę, że to będzie rok, w którym będzie z jednej strony spokój i zdecydowanie takie poukładanie, bo jest tutaj energia cesarza, ale z drugiej strony będzie ruch i zmiana, bo jest też energia koła fortuny, jest energia dwóch denarów, które oznaczają właśnie wejście w zmianę.
I w ogóle rok ósemkowy zawsze oznacza właśnie taką harmonię, jeśli chodzi o finanse, poukładanie biznesów, żeby właśnie przynosiły zyski, dochody. I myślę, że właśnie to się dzieje u Was w tym roku, bo zaczynacie tutaj energią dziewięciu dysków, to jest właśnie osiągnięcie celu, to jest osiągnięcie jakiejś samodzielności. Bardzo takiej właśnie biznesowej, myślę, prosperity, bo jest i koło fortuny, która o tym świadczy, więc los Wam bardzo będzie sprzyjał. Jednocześnie to też jest taka Wasza sprawczość. To Wy jesteście odpowiedzialni bardzo za to, co się dzieje w Waszym życiu, bo tutaj jest ten cesarz, który właśnie jest taką odpowiedzialnością. Jest taką konstrukcją bardzo trwałą i stałą. Wy umiecie patrzeć na świat właśnie tak, żeby mieć to, co chcecie. A jeszcze przy tym, żeby to nie tylko było spełnienie w materii, ale żebyście się tym mogli cieszyć, żeby to Was w ogóle spełniało. Bo jest też energia dziewięciu kielichów, więc to jest taka radość zrobienia tego, co robicie. Więc myślę, że może zmienicie profesję albo właśnie będziecie na tyle to zmieniać, żeby coraz bardziej Wam to przynosiło radość, żeby ta pasja, którą macie, żeby była właśnie, przekładała się też na finanse, na pieniądze. Że jak gdyby rezygnujecie bardziej z rzeczy, które już Was nie kręcą, na rzecz tych, które właśnie są w Waszym polu widzenia, że to Was interesuje, że właśnie na tym, co nas interesuje, co jest naszą pasją, robi się najlepiej pieniądze, bo właśnie temu poświęcamy czas chętniej, temu przyglądamy się bardziej. W to się też łatwiej wkręcamy i w tym stajemy się ekspertami. Niepodważalnymi, bo właśnie tutaj jest taka władza tego cesarza, który wie, co robi, wie, jak to zrobić. Myślę, że przy tym wszystkim też wchodzicie w jakieś nowe współprace z innymi, bo i to są bardzo takie dobre, synergiczne sytuacje, w których Wy coś dajecie, ktoś też oferuje, ale tworząc właśnie taki zespół, tworzycie właśnie taką wartość dodaną, trzecią, bo z osobna nie moglibyście tego stworzyć, a właśnie w tym razem, w tym zespole, to działanie wspólne ma sens, bo jest ta wartość dodana przez to razem. Więc myślę, że to będą nowe współprace, a być może, że z tych współpracy wyniknie też jakaś taka zależność przyjacielsko-romantyczna, też tutaj to widzę, jako taką zmianę w życiu, bardzo pozytywną, choć może nie ma tutaj takiego razem w sensie relacji takiej, w której są kapcie, w której jest domowość, wspólny obiad. Tutaj raczej widzę wspólne przyjemności, tutaj widzę wspólne działanie w jednym kierunku, właśnie współpracę, ale też widzę taką charyzmę, osobność, taką singlowość, to znaczy bronienie tego swojego czegoś. A to swoje coś odkrywacie. Bardzo to jest rok też na odkrywanie siebie, bo karta spośród moich kart tutaj opowiada o tym, że w tych wszystkich sytuacjach, czy biznesowych, czy układach właśnie tych takich relacyjnych, oglądacie siebie jak w lustrze, widzicie właśnie
coś, czego wcześniej nie widzieliście, zauważacie prawdziwych siebie. I to właśnie jest ta moc cesarza. Widzicie właśnie, że jesteście w czymś bardzo określeni, mocni, że jesteście bardzo samodzielni, że chcecie właśnie radować się życiem, jesteście otwarci na życie. Chcecie właśnie tańczyć w tym tangu z życiem, ale też nie chcecie, żeby to was do czegoś obligowało, żebyście się musieli czemuś kłaniać, żebyście musieli się dostosowywać. Bardziej tutaj widzę taką niezależną energię rozpoznawania siebie właśnie w tej takiej inności i takie tolerowanie siebie właśnie w tym, że chcecie być niezależni. Co oznacza również tolerancyjność wobec innych, którzy też właśnie może tak mają jak wy, bo to zawsze jest swój trafia na swojego, czyli myślę, że tutaj będziecie otaczać się ludźmi też niezależnymi, charyzmatycznymi, którzy patrzą podobnie na sprawy, idą w tym samym kierunku co wy i mogą współdziałać. Właśnie to współdziałanie tutaj bardzo się wybija. I też tutaj jest duża zmiana w waszym życiu, jak gdyby te wspólne rzeczy, które możecie właśnie stworzyć razem, one zmieniają w ogóle krajobraz waszego życia. Czuję tutaj też takie właśnie sprzyjanie losu, wykorzystywanie właśnie takich okazji. Robicie to z dużą pewnością siebie, bo ta pewność tutaj jest właśnie widoczna w 9 dyskach, ale jest ten cesarzu, który wie, co robi, który ogarnia w ogóle wszystko, który coś buduje, więc dla wielu z was to jest budowanie czegoś konkretnego, tworzenie, ale też z taką energią zmiany, że wprowadzacie właśnie w te swoje projekty, w te plany jakieś zmiany, unowocześniacie coś. Nie trzymacie się też twardo czegoś, co postanowiliście wcześniej, tylko umiecie być właśnie tacy elastyczni. Bo tutaj właśnie czuję to odkrywanie siebie, to właśnie ta chęć bycia spójnym z tym, co robicie. A to właśnie oznacza często zmianę właśnie planów dotychczasowych, bo wy tacy przedtem nieodkryci bylibyście chętni ulec jakiejś namowie, czyjemuś zdaniu, zmienilibyście swoje zdanie, to teraz właśnie nie, jesteście przekonani o czymś, bo wiecie, kim jesteście. Wiecie właśnie w tym roku właśnie, kim jesteście, dowiadujecie się tego o sobie. I właśnie takie sytuacje, które są wyzwaniami, typu właśnie jakieś finansowe, że musicie o czymś zadecydować, dokonać jakichś szybkich decyzji, podpisać jakieś kontrakty, umowy, nawiązać współpracę. To właśnie dużo mówi o was, dla was samych, bo każdą decyzję będziecie konsultować ze sobą. Będziecie docierać do środka siebie. I też tutaj jest trzecie oko bardzo pokazane na mojej karcie. Będziecie się tym sugerować właśnie, co mówi do was intuicja. Ona jest bardzo ważna, zwłaszcza w tych takich decyzjach finansowych, biznesowych. Kierujcie się intuicją. Myślę, że bardzo ciekawy rok. Rok, który dużo zmieni w waszym życiu, bo tutaj też są poważne energie właśnie arkan wielkich typu cesarz, koło fortuny, więc tutaj dzieją się bardzo ważne rzeczy dla was. Dużo się zmienia, takie podstawy się budują. Tak jakbyście tworzyły coś właśnie już zaczętego wcześniej, ale teraz robicie to tak mocno, szybko, nie wiem, zdecydowanie, ale też przy współpracy innych, przy zaangażowaniu innych, wykorzystując mądrość innych, ale trzymając nad tym taką władzę, pieczę, kontrolę.
Myślę, że ogólnie właśnie bardzo jesteście sprawczy w tym roku, czyli uzyskujecie to, co zamierzacie. Wszystkiego dobrego, drogie ósemki. Mam nadzieję, że w czymś tym czytaniem Wam pomogłam, do czegoś może zainspirowałam, coś potwierdziłam. Napiszcie mi w komentarzach, jak to u Was jest. I życzę Wam pięknego nowego roku. Witajcie, drogie dziewiątki numerologiczne, na czytaniu na nowy rok, właśnie numerologiczny dziewiąty, który dla Was jest też rokiem osobistym dziewiątym. Więc te dziewiątki tutaj są mocno podkreślone. Myślę, że oznacza to przede wszystkim moc zakończania czegoś, podsumowywania, klamrowania, wyciągania wniosków, decyzji dotyczących przyszłości. Czuję, że tutaj właśnie jest odchodzenie od czegoś, co było trudne, bo jest tu energia trzech mieczy, mówiąca o właśnie jakichś sytuacjach emocjonalnych, jakichś sprawach z przeszłości, jakichś żalach, niewybaczeniach, trudnych momentach, od których byłyście uzależnione. Teraz właśnie jest to czas wychodzenia z tego uzależnienia, poczucia wolności bez przeszłości, bez mocy przeszłości, która Was zniewalała, która była jakimś hamulcem, która nie pomagała Wam, tylko właśnie była czymś, co powracało, w czym musiałyście cierpliwie coś znosić, bo jest też energia 7 denarów, albo cierpliwie na coś czekać, cierpliwie na coś pracować, co nie dawało efektu. Wy teraz w tym dziewiątkowym roku wyciągacie właśnie wnioski z tej przeszłości i idziecie ku czemuś, co jest już dobre dla Was i to jest Wasza decyzja. Tutaj z kart energii, spośród moich kart, właśnie jest energia wyboru, którego dokonujecie sami. To są odważne wybory, bo jest też energia dwóch buław. W ogóle tutaj jest tych buław troszkę. Świadczą o tym właśnie zaangażowaniu, takiej też predestynacji Waszej do przewodzenia czemuś, komuś. Być może jesteście bardzo aktywni w czymś, o czym jesteście mocno przekonani i właśnie dokonujecie w oparciu o taką wiedzę o sobie ważnych decyzji, myślę, że takich życiowych decyzji w skali Waszego życia, że tu będzie coś mocnego, grubego, bo na samym końcu jest tutaj energia gwiazdy, czyli spełnienia, czyli dojścia właśnie do takiego momentu, w którym wiecie, gdzie idziecie, dokąd zmierzacie. To jest taka wiedza, że to jest właśnie to, że to jest ta ścieżka, że to jest dobry wybór. I tego wyboru dokonujecie właśnie w oparciu o tą swoją intuicyjność, bo to jest taki spokój w rozmowie ze sobą, to jest taki pokój ze sobą. To jest też właśnie ten rok dziewiąty właśnie jest takim momentem, w którym jest takie aha, wiem, o co w tym chodzi, rozumiem to, zaczynam to rozumieć w skali w ogóle mojego życia, w skali moich doświadczeń, nawet tych trudnych, które trzeba było przeżyć, przejść, żeby właśnie to dostrzec i zrobić to aha. Być może to są jakieś zaszłości dotyczące rodu, dotyczące przeszłych jakichś żyć, wcieleń, które teraz jak gdyby
ta świadomość, te informacje do Was docierają. Być może cierpliwie też zdobywaliście jakąś wiedzę. I teraz właśnie nieraz ta wiedza oczywiście jest trudna do zdobycia, albo to zdobywa się właśnie poprzez trudne doświadczenia, które bolą, ale właśnie wtedy dociera do nas coś i to dodaje nam właśnie takiego zdecydowania, charyzmy. Odplątujecie się, drogie dziewiątki, od czegoś, co było uwikłane, co było toksyczne. Być może to są jakieś związki międzyludzkie, które, nie wiem, trwały długo i teraz właśnie i Was kaleczyły, bolały i teraz macie siłę właśnie w tym roku, żeby podjąć decyzję, żeby nabrać nowego kierunku, bo inaczej patrzycie, podsumowujecie, jesteście właśnie takie zdecydowane i bardzo ogniste. Być może też spotykacie na swojej drodze takiego człowieka, który właśnie równie jest zdecydowany jak Wy. Umie wybrać, umie podjąć decyzję, bo właśnie energia dwóch buław jest potwierdzeniem tej mojej. Właśnie to jest wybór, to jest duża świadomość wyboru i też taka dojrzałość, bo myślę, że właśnie wiecie, że to, na co czekałyście długo, że teraz właśnie pojawia się ta możliwość, żeby to, tą drogą pójść, żeby to zdobyć, ale wymaga to odwagi. Wymaga to właśnie podjęcia decyzji i Wy jesteście decyzyjni i Wy wybieracie świadomie drogę, która nie jest łatwa. Myślę, że to jest właśnie albo trudna relacja, albo praca, która wymaga dużych poświęceń, bo to poświęcenie jest tu widoczne właśnie w tym diable. Ale też jest to praca, która daje Wam satysfakcję, bo Was rozwija. Ma jakąś misję, jest celowa, bo o tej misji mówi właśnie energia gwiazdy. To jest droga ku spełnieniu, ale też ku misji, którą macie na celu. Tak jakby było coś większego w Waszym życiu, co odkrywacie teraz, czyli na przykład praca z misją albo relacja, która nie jest ważna tylko sama w sobie, ale właśnie spotyka się dwoje ludzi, którzy wspólnie mają jeden cel, jakąś misję, coś większego od nich samych, tak? Coś współtworzą, co jest wspólne dla nich obojga, ale też jest ważne dla świata. Oczywiście to są wielkie słowa, ale myślę też, że dziewiątki mają predyspozycję do robienia rzeczy właśnie wielkich, do bycia tak ponad wszystkim, do rozumienia czegoś bardziej. To są bardzo dojrzali ludzie, to są często właśnie też samotnice, którzy w tym roku mogą odnaleźć kogoś podobnego do siebie albo mogą odkryć to nieodkryte w sobie dotąd, żeby móc wędrować razem i się nie kaleczyć. Nauczą się może tego. Jeżeli to była relacja, która była trudna, bo tutaj mówię właśnie o jakiejś relacji, w której właśnie był ten diabeł, czyli ta toksyczność, czyli ta nieumiejętność w porozumiewaniu się, manipulowanie, czy jakaś może relacja, w której była rywalizacja, no nie wiem, było coś, co nie było zdrowe. I teraz masz szansę
wyleczyć się właśnie tym spojrzeniem z dystansu, a właśnie w tym podsumowaniu, w wyciągnięciu wniosków, jest odnalezienie czegoś więcej, takiej spójności w tym razem, ale jednocześnie osobno. Nie wiem, no tak mówię tutaj może niezrozumiale, bo sama też do końca nie rozumiem tego, co widzę, co czuję, ale staram się o tym opowiedzieć, bo jest to coś też związanego z czasem, że jak gdyby to już długo trwa, a teraz właśnie w tym roku może zakończyć się jakimś wspólnym rezultatem, rezultatem dobrym dla wszystkich. Może to będzie najwłaściwsze, że tutaj Wy skorzystacie na tym jako numerologiczne dziewiątki, ale też cały świat, jak gdyby to będzie pożyteczne to, co zrobicie, ale też w tej relacji na przykład z kimś, to będzie też dla Was obojga dobre rozwiązanie. I nie będzie właśnie już Was dalej tak kaleczyć, bo jest w tym taka mądrość ponadczasowa. Mądrość taka, nie wiem, z nieba, bo jesteście jak gdyby pod ochroną tego nieba. Tutaj czuję właśnie, no bardzo jakoś też relację czuję taką wyjątkową. Też być może tworzycie ją właśnie z dziewiątek, tak? Może w tym uczestniczy jeszcze jakaś następna dziewiątka. I to jest właśnie takie połączenie, które coś buduje, coś więcej znaczy. Jeśli chodzi o biznesy w tym roku, to myślę, że no może być tutaj różnie, że tutaj coś, co, w czym pokładaliście nadzieję, może się nie udać, ale może się udać coś innego, że tutaj mogą być zaskakujące rzeczy. W gruncie rzeczy i tak jesteście na dobrej drodze, żeby być w czymś spełnionym. Więc bardziej tu nie chodzi, bo nigdy dziewiątką nie chodzi pewno o pieniądze, ale właśnie w czymś czujecie się dobrzy, w czymś czujecie się spełnieni i to jest dla Was ważne i to też przynosi Wam pieniądze, to przynosi Wam jakąś tam trwałość i stałość, ale nie o to w tym wszystkim tutaj chodzi. Myślę, że bardziej chodzi o niezależność, o możliwość decydowania i to właśnie macie. Decydujecie o czymś, jesteście w pełni mocy i czujecie życie, bo tutaj właśnie też taki jest nerw w tym roku, takie życie, które nie omija Was, tylko właśnie no, czujecie je w rękach, czujecie jego zapach, żyzność tego życia, nie wiem, w tej relacji jest też prąd, którą współtworzycie, w tej pracy, którą wykonujecie. Być może to jest wiele rzeczy naraz, które robicie, ale jest to praca z pasją i praca z misją. Także myślę, że tak to będzie wyglądał ten rok dla dziewiątek. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jak to wygląda u Was, co o tym sądzicie. No i życzę Wam oczywiście wszystkiego najpiękniejszego. Witajcie drogie jedenastki na czytaniu na nowy rok numerologiczny, dziewiąty, który dla Was jest rokiem dwójkowym, więc może też wsłuchajcie się w dwójkę, ale też no, jest to osobne czytanie dla Was drogie jedenastki i myślę, że to jest ważne, żebyście odnalazły się właśnie w tej swojej też unikatowości, bo 11 jest numerem mistrzowskim, oznacza w ogóle takie życie z misją, takie indywidualne w ogóle bardzo podejście do wszelkich problemów, do wszelkich spraw, bo to jest podwojenie jedynki, a jedynki są bardzo indywidualne. I właśnie tutaj w tym dziewiątkowym roku, który dla Was
Jest no, trochę dwójkowi, jest tutaj dużo dwójek właśnie, bo macie tutaj dwa miecze i dwa kielichy. Więc te dwójeczki oznaczają, że no, będzie właśnie to takie razem, wspólne z kimś. Myślę, że radosne razem, ale też w jakiś sposób uzależniające Was od kogoś, bo jest tutaj energia diabła na końcu. A diabeł oznacza właśnie takie uzależnienie się od czegoś. Być może właśnie, że przez to, że jesteście takie niezależne w sposobie myślenia i bycia, trudno jest Wam wchodzić w relacje i poddawać się czemuś, to znaczy tracić tą swoją indywidualność na rzecz kompromisu jakiegoś. Myślę, że będziecie właśnie poddani trochę presji czegoś, będziecie próbować się nakłonić, być może właśnie spotykacie kogoś do relacji w tym roku, a być może w ogóle zauważacie, że bycie w relacji no to jest kompromis i tutaj będziecie ulegać czemuś, bo no, będziecie chcieć stworzyć jakąś równowagę w relacji. Myślę, że tutaj mówimy o miłości, o zakochiwaniu się, o podejmowaniu decyzji z pozycji serca. W energii dwóch mieczy właśnie jest takie zaglądanie w siebie, taki może trochę mrok, rozświetlanie tego mroku w sobie, żeby podjąć decyzję. I tutaj jest takie zastanawianie się nad czymś, takie przeczekiwanie, takie oddalanie może tematu albo patrzenie z innej perspektywy na coś, żeby wreszcie właśnie zrozumieć, dostrzec. A myślę, że właśnie w tym wszystkim będziecie chcieli dostrzec to, co z Wami rezonuje bardzo, to faktycznie, co byście chcieli. I wychodzi na to, że chcielibyście właśnie tej relacji, tej równowagi w czymś, takiego bycia z kimś, takiego razem. Nawet za cenę właśnie uzależnienia się. Bo nie jest tutaj energia właśnie zmiany, takiej transformacji, energia śmierci, która opowiada właśnie o przebyciu jakiejś drogi, o zastanawianiu się nad czymś, o zrównoważeniu czegoś w swoim życiu, żeby właśnie no, było to inne niż dotąd. A rok dziewiątkowy podsumowuje coś. Więc tutaj właśnie na zasadzie takiego zastanawiania się i wyciągania wniosków dochodzicie do przekonania, że warto w czymś ulec, że warto może poświęcić coś, bo tutaj Wisielec mówi o poświęceniu, żeby móc właśnie być razem, być wspólnie. A to wspólnie tworzy tutaj też taki klimat radości, bo jest energia skowronka. Spośród moich kart energii właśnie opowiada o takiej radości o poranku, że wstajecie z entuzjazmem do życia, że właśnie budzi Was głos skowronka i on Was rozwesela. I to jest takie entuzjastyczne powitanie dnia, że tu jest w ogóle dużo entuzjazmu Waszego do życia, pomimo takiego wchodzenia z ostrożnością, takim przeczekiwaniem, przyglądaniem się czemuś, to jednak dochodzicie do wniosku, że warto w to wejść, że warto podjąć decyzję. To jest decyzja, z którą zwlekacie, długo się nad czymś zastanawiacie, ale podejmujecie ten krok. No i oczywiście dla wielu z Was to jest rezygnacja też tym krokiem z czegoś. Tak? Ja tutaj nie mówię tylko o sytuacjach, w których wchodzicie w relacje i rezygnujecie z siebie, bo to wcale nie tak jest, bo myślę, że w jakiś sposób podejmujecie tę decyzję w zgodzie ze sobą i
Ten dziewiątkowy rok daje nam taką świadomość siebie, że tutaj nie możemy zrezygnować z siebie, że musimy wejść w jakiś kontakt ze sobą, żeby wiedzieć, czy to dla nas jest dobre, czy nie. Że w jakiś sposób może zrezygnowanie z czegoś nie musi oznaczać dla nas rezygnacji z siebie, że jakaś tutaj przemiana w nas następuje, że my chcemy już właściwie innej jakości, czegoś innego niż dotąd, że to osobne razem i to osobne razem, znaczy to bycie osobnym kimś nie daje nam możliwości bycia razem. Że właśnie, no tutaj dużo mówię o relacji, bo faktycznie ją bardzo czuję dla jedenastek, ale też czuję taką przemianę wewnętrzną, właśnie taką chęć wejścia w relację. I to będzie nauka pewno bycia w relacji. I to też jest taka relacja ze sobą, w byciu ze sobą właśnie, w takim umiejętnym odgadywaniu siebie, w rozpoznawaniu też siebie właśnie w relacji. Uczenia się siebie na nowo. Takie tworzenie też siebie w nowej sytuacji, w ogóle o rozpoznawanie siebie w nowych sytuacjach. No może tutaj nie ma tego nowego, tak, bo tutaj nie ma asów, ale czuję właśnie takie zakończenie jakiegoś starego siebie i rozpoczynaniu właśnie życia w nowym układzie. I teraz właśnie na tym rzecz polega, żeby nie uwikłać się w ten układ, żeby nie dać się zdominować, ale też żeby nie dominować innych, żeby tworzyć układy równoważne. O tej równowadze mówi tutaj energia 6 denarów. Jestem tak spokojna właśnie, że nie dacie się uwikłać, ani nie uwikłacie nikogo, bo te 6 denarów mówi o takiej właśnie równowadze w braniu i dawaniu, że to, co dostaniecie, będziecie umieli oddać, że będziecie umieli dawać i umieli też otrzymywać. A przy energii 2 kielichów tutaj daje mi to przeświadczenie, że poradzicie sobie właśnie z relacją, że będziecie umieli ją docenić, że będziecie umieli o nią zadbać, że nie dacie się zdominować, ani nie będziecie dominować nad kimś. Więc widzę tutaj dużo takich rzeczy, które wpłyną na Was pozytywnie, że będą Was zmieniać od środka, bo energia śmierci mówi o takiej przemianie wewnętrznej, że to, co dostaniecie też w darze, a myślę, że to może właśnie przyjść od kogoś, kto Was kocha, może to przyjść też właśnie w związku z układem jakimś, może nawet biznesowym, że tu będzie jakaś równomierność w dawaniu i że to pomoże Wam właśnie w rozumieniu tego dawania i brania nie jako uzależniania się od czegoś, tylko jako czegoś, co jest możliwe, co daje nam też radość. Będziecie to obserwować, będziecie się tego uczyć. I myślę, że to Was będzie też odmieniać. I z takiej niezależności będziecie wchodzić we współzależność. Ale myślę, że w miarę zdrową. Jeżeli oczywiście będziecie to robić umiejętnie. Więc tak to widzę, drogie jedenastki, że to jest rok bardzo ciekawy, rok pełen miłości i zmian, które właśnie miłość niesie. Więc życzę Wam właśnie dużo, dużo pięknej miłości. Napiszcie mi w komentarzach, jak to Wy widzicie, jak to z tym diabłem jest w Waszym życiu, jak jest właśnie z dominacją albo niechęcią do bycia zdominowanym, zdominowaną i jak na to się zapatrujecie i no co to wnosi w Wasze życie właśnie ten diabeł, ta śmierć, jak o tym myślicie. Ale tutaj właśnie czuję dużo, dużo radości, takiej perlistej radości, którą przynosi właśnie ten skowronek, ten śpiew skowronka o poranku. To jest zauważenie w ogóle życia, piękna życia.
Miłość naprawdę daje nam dużo innego spojrzenia na życie. Więc niech się dzieje, niech się zmienia. Wszystkiego pięknego. Witajcie, drogie 22 na czytaniu na nowy rok numerologiczny. Możecie też sobie spojrzeć na czytanie oczywiście dla czwórek i na czwórkowy rok, który właśnie dla Was może być czwórkowy, ale jesteście tutaj wyjątkowe, niezależne, bo 22 to jest numer mistrzowski. I myślę, że właśnie macie tutaj ogromną wiedzę i doświadczenie, a to właśnie w roku dziewiątkowym będzie bardzo, bardzo znamienne, żeby móc wykorzystać Wasz twórczy geniusz, taką konstruktywność, którą macie wpisane też w swoją czwórkę, ale też jest tutaj podwójność dwójek, czyli takie piękno, które umiecie współtworzyć, umiecie współdziałać. A myślę, że ten rok jest przeznaczony na to, żebyście też odnalazły siebie. Tutaj wszystko zaczyna się w ogóle od energii śmierci. Tutaj macie mnóstwo arkan wielkich. Zobaczcie, tu jest śmierć, tu jest papież, tu jest głupiec i jest diabeł. Czyli tutaj przemieniacie coś w swoim życiu, tutaj odkodowujecie coś i wchodzicie wyżej tym papieżem właśnie, tą wiarą w siebie, ale też taką wyższą wiedzą, zapoczątkowujecie nowy etap w swoim życiu. I ten diabeł opowiada tutaj też o takim żyznym życiu, takim nerwie do życia. Nie czuję tutaj jakiegoś uzależnienia od czegoś, bo diabeł jest toksycznością i uzależnieniem, tylko czuję tutaj właśnie taką jędrność życia, którą teraz możecie poczuć przez ogromną przemianę, którą przechodzicie. Coś wyrzucacie z siebie, uzdrawiacie jakąś przeszłość, która była trudna, ale na tej przeszłości, na gruncie tej przeszłości budujecie coś nowego, w inny sposób. Właśnie ten grunt tej przeszłości jest żyzną glebą do tego, żeby tworzyć coś inaczej, coś nowego. I tutaj jest odejście od czegoś, co było właśnie toksyczne, niefajne. Pozbywacie się czegoś z wnętrza siebie, jak gdybyście oddalały od siebie jakąś chorobę, uzdrawiacie coś, uzdrawiacie przeszłość, nie trzymacie czegoś, co jest toksyczne. Właśnie tutaj karta spośród moich kart energii opowiada o uwolnieniu się od czegoś, o uwolnieniu czegoś z siebie. Czegoś, co było zamknięte, było tajemnicą być może, to teraz to odkodowujecie i pozbywacie się tego. I to jest dla wielu z Was jakaś być może operacja, bo tutaj też czuję takiego pazia mieczy, który trzyma w rękach miecz. Uwalnia się od czegoś w ten sposób, raz na zawsze. Jednocześnie tutaj jest energia papieża, to jest wiara w to, że wszystko dobrze się ułoży. Tutaj jest jakiś mądry człowiek, który Wam doradza właśnie, żeby się od czegoś uwolnić, żeby to zrobić. To Was przemienia, to Wam zmienia życie. Dla wielu z Was to jest po prostu uwolnienie się psychiczne od jakiegoś ciężaru, który dźwigałyście przez wiele lat. Zdajecie sobie z czegoś sprawę, odkodowujecie to i uwalniacie się na stałe, na trwałe i możecie bez tego obciążenia przeszłością zacząć coś nowego, na nowo, inaczej, ale w sposób uzdrowiony, żeby ta przeszłość już Wam nie przeszkadzała, żebyście nie popadli w nowe uzależnienia, stosując ten stary wzór. Bo myślę, że właśnie odchodzicie od czegoś starego raz na zawsze. Oczywiście rok czwórki coś stabilizuje, coś układa. Jest takie właśnie obowiązujące, może ostrożne, ale bezpieczne.
I tutaj właśnie czuję, że coś Was zabezpiecza, że los czuwa nad Wami, że jakaś siła wyższa tutaj się Wami opiekuje przy tej takiej przemianie, bo to jest rok przemiany, bo tutaj jest duża przebudowa taka od wewnątrz, taka psychiczna, psychologiczna. I tutaj ten papież właśnie jest tym takim zabezpieczeniem, jest kimś, kto Wami się opiekuje, kto stoi przy Was. Jest też taką siłą wszechświata, siłą wyższą, jest wiarą Waszą w Boga, właśnie w to poukładanie wszechświata, że to wszystko służy czemuś, że ten trud, który przechodzicie, się opłaca. I myślę, że właśnie bardzo się opłaca, bo rozpoczynacie jakiś nowy etap w swoim życiu. Ten głupiec mówi właśnie o nowej drodze, o nowym rozdaniu, o nowych sytuacjach, które być może będą kusić, ale już wiecie, w co nie wchodzić, czego nie chcecie. Jesteście bardzo świadomi siebie. I z jednej strony właśnie umiecie już teraz wybrać, co jest dla Was, i wchodzicie właśnie w sytuacje, które Was kręcą, które Was podkręcają, które Was rozwijają, ale jednocześnie potraficie też zrezygnować z czegoś, co wiecie, że jest toksyczne, że nie służy Wam w niczym. I właśnie tu jest taka bardzo energia dojrzała, odchodzenie od znajomości, od relacji, od prac, które nadmiernie Was wyzyskiwały, angażowały, które zabierały Wam energię. I to jest umiejętność rozpoznania właśnie tego. Więc bądźcie dojrzałe w swoich decyzjach. Bądźcie też takie przeznaczone dla siebie, to znaczy pilnujcie tego, żeby dbać o swoje interesy, żeby to, co dla Was jest dobre, było wyznacznikiem w Waszych wyborach. I też ufajcie sobie, właśnie dotykajcie siebie tak od środka, od wewnątrz, dotykajcie serca, żeby ono było kompasem w tych Waszych wyborach, żebyście nie sugerowali się czymś na zewnątrz, tylko właśnie tym, co jest w Was w środku, i żebyście uwolniły się od czegoś właśnie, co Wam ciąży, żebyście pozwoliły sobie na to, żebyście odeszły właśnie od sytuacji takich, które Wam nie służą, od ludzi, którzy Wam zabierają energię, którzy są toksyczni dla Was. Zmieniajcie, odnawiajcie i właśnie idźcie wyżej. Słuchajcie siebie, swojej intuicji, z wiarą, że wszystko się ułoży, że będzie dobrze. Jest to rok wielkich przemian, bardzo ważny dla Was. Rok, który Was uleczy z czegoś, wyzwoli, uwolni i taki oczyści Was też z czegoś. To w ogóle czuję tutaj jakąś prawdę, która Was wyzwoli. Mam nadzieję, że to czytanie Wam coś rozjaśniło, w czymś to pomogło. Dajcie znać w komentarzach, jak to z Wami rezonuje. I życzę Wam oczywiście bardzo dobrego i pomyślnego roku. Witajcie, drogie 33, na czytaniu na ten dziewiątkowy rok, który dla Was oznacza rok 6, więc możecie sobie też oczywiście wsłuchać się w to, co mówię dla szóstek, ale też jesteście bardzo indywidualne w tym, tej mistrzowskiej swojej liczbie. I czuję właśnie, że tutaj będzie to rok dla Was też niezwykły, bardzo twórczy. Bo karta z moich kart w ogóle tutaj to jest właśnie taka swoboda twórcza. To jest twórczość, to jest obraz, który mi się śnił, że go maluję. To były wielkie płótna i taka wolność w tworzeniu. Takie tworzenie z pasją. I myślę właśnie, że będziecie w tym roku mogły tworzyć. Będziecie miały stworzone warunki, żeby tworzyć. Bo tutaj czuję, że tutaj jest wiele takiego
odosobnienia, takiego miejsca, w którym Wy możecie się poświęcić twórczości, ale jest też taka przestrzeń, którą sobie wywalczycie, żeby właśnie móc mieć, nie wiem, pracownię, móc mieć swój pokój do tworzenia, nie wiem, do fotografowania przestrzeń, do pisania. Będzie to oczywiście wymagało od Was dużego nakładu sił i środków, być może, bo jest też energia 10 buław, ale stworzycie tę możliwość, bo jest też energia asa kielichów, bardzo twórcza energia, właśnie takiej pasji do życia, takich motyli w brzuchu, które Wam się budzą, tak jakbyście rozpoznały nową muzę w swoim życiu. Tutaj zaczyna płynąć, tutaj jest radość, tutaj jest też takie wyjście do zewnątrz, jakby prezentowanie też tego, co stworzycie. Macie tę możliwość. Oczywiście jest też to zmęczenie tej energii 10 buław, bo musicie nadmiarowo wydatkować dużo energii po to, żeby stworzyć być może sobie taką oazę, żeby tej przestrzeni móc właśnie być swobodnym. To jest przestrzeń być może też w relacji, którą musicie sobie trochę wywalczyć, ale myślę, że będziecie umiejętnie to robić też z taką przyjaźnią, bo jest energia też tego asa kielichów, który właśnie no, jest taki twórczy, to jest bardzo twórcza i otwarta energia, choć też oczywiście są przepychanki, są jakieś niezadowolenia, jest energia czterech kielichów, która właśnie no, też widać, czego Wam brakuje, że czegoś Wam brakuje, tak? Ale te braki szybko są uzupełniane, bo jest też energia sześciu pentakli. To jest przepływ, czyli jak gdyby tworzycie, być może kumulujecie, macie tego dużo, tych obrazów, tych rzeźb, tych książek, które piszecie, nie wiem, tych myśli, które są twórcze, bo być może to jest też twórczość różnego rodzaju dzisiaj. Możecie tworzyć programy, możecie być aktywni na YouTubie. Jest mnóstwo sytuacji, w których można teraz pokazać, kim się jest, co ma się do powiedzenia na wiele sposobów. Ale właśnie tam, gdzie coś jest w magazynie, to nagle właśnie otwiera się możliwość i upłynniacie tak. To właśnie jest ten przepływ, uruchamia się, więc nie martwcie się, że coś właśnie jest w jakimś takim zastaniu, bo przez chwilę jest to zastane, ale zaraz potem rusza do przodu. Więc rok pełen tworzenia, twórczości, rok, w którym możecie właśnie pozwolić sobie na bycie w swojej przestrzeni, na takie odosobnienie, na wyspę bezludną, w której właśnie odnajdujecie taką przestrzeń do kreowania. I też tutaj jest właśnie, no jeżeli macie przestrzeń do tworzenia, to być może cierpią na tym jakieś relacje z innymi ludźmi, ale też no coś i za coś. Odnajdujecie się w każdym razie właśnie w takiej energii, w której możecie eksplorować nowe pasje, możecie rozpoznawać siebie właśnie w tworzeniu, właśnie w tym, że jesteście oddani tym porywom właśnie twórczym i nie dajecie się też właśnie wtłoczyć w jakieś niewiary w to, co robicie, bo macie misję. Trzydziestki, trójki właśnie tworzą z misją.
Choć będzie tutaj trochę takich momentów, może z poczuciem odpowiedzialności, bo coś właśnie no, nie idzie w takim tempie, jakbyście chcieli, ale z drugiej strony, właśnie wierząc, ufając sobie, wierząc w to, co się robi, właśnie patrząc na tą wyższą ideę tego, z czym tworzycie, to. Właśnie ufając sobie, mając ten optymizm, właśnie tą radość życia, pokonacie te wszystkie trudności. I da się tutaj właśnie pogodzić tą misję, tą twórczość, też z tym układem finansowym, że tutaj będzie płynąć, te finanse się odkorkują. Zresztą może też będzie jakiś sponsor, ktoś Wam coś zaoferuje. No, czuję tutaj właśnie taką moc tworzenia i taką radość tworzenia i pokonywanie tych wszystkich po drodze jakichś sytuacji, które tworzą zastoje, przez taką właśnie wiarę w siebie i taką radość z tego. Że możecie właśnie robić coś takiego bez ograniczeń. No i życzę Wam oczywiście pięknego roku. Życzę Wam właśnie dużo natchnień i swobody twórczej. Witajcie 44 na czytaniu na nowy rok numerologiczny, 9. Który dla Was może być rokiem ósemkowym, jest ósemkowym, ale też możecie wysłuchać tego, co mówię o ósemkach. Natomiast dla Was no, jest to wibracja 44, więc to jest no, mistrzowska liczba, wyjątkowa, i tutaj myślę, że jest ogromna siła woli w Was. Taka zdolność do robienia czegoś wyjątkowego. Myślę, że macie jakiś talent, który teraz będzie mógł być wykorzystany. I patrzę tutaj na kartę spośród moich kart energii i jest tutaj energia uzdrawiania, uzdrowicielki, która ma w sobie moc, światło, ma w rękach właśnie energię, którą czyni dobro. I myślę, że tutaj dla Was jest właśnie jakieś takie przesłanie, że możecie rozpocząć właśnie takie działanie na rzecz innych, właśnie tą misyjność swoją, uzdrawianie czegoś, kogoś za pomocą właśnie rąk. Macie jakieś predyspozycje, które dostrzeżecie, ale oczywiście. To nie musi być tylko kwestia rąk, jakiejś bioenergoterapii czy uzdrawianie poprzez dotyk. Możecie uzdrawiać słowem, mądrością. Możecie uczestniczyć w jakichś charytatywnych sytuacjach, bo lubicie taką pracę na rzecz społeczeństwa. Ale macie też bardzo takie praktyczne podejście do tematu. Wiecie, jak to zrobić. I tutaj o tym praktycyzmie mówią energie właśnie denarów, które są w asie denarów. Jest też 6 denarów, które mówi o przepływie energii, którą właśnie potraficie rozpoznać, potraficie pracować energią. Ale też właśnie jest tutaj energia 7 denarów, że właśnie też potraficie cierpliwie w coś wkładać tą energię, żeby ona za jakiś czas dała efekt. Jest też energia 6 buław, która mówi właśnie o takim charyzmatycznym podejściu, znaczy rozumiecie swoją energię i wiecie, jak coś zrobić, żeby zadziałało. Myślę, że macie talent do czegoś i potraficie w tym roku właśnie to bardzo wykorzystać na rzecz innych, że
wciągacie w to innych, że jakby jesteście widoczni na tle innych, ale jednocześnie pociągacie ich do czegoś, co jest dobre ogólnie dla wszystkich. Myślę też, że w skali waszego też życia jest tutaj układanie się w jakiejś relacji, w relacjach z innymi, tworzenie jakiejś relacji, bo jest energia kochanków, która mówi o właśnie takim byciu razem, w takim fajnym przepływie, właśnie, że ta energia pomiędzy wami płynie. Być może właśnie rozpoznajecie się we wspólnym działaniu, w pracy nad czymś. I że tutaj właśnie zaczyna coś współistnieć i to was uzdrawia. Być może wy uzdrawiacie właśnie jakieś relacje albo jakąś relację uzdrawiacie właśnie w tym roku. Macie szansę na to, że zaczyna tu właśnie płynąć. Coś stało, a teraz zaczyna właśnie ta energia się ożywiać, bo jest te 6 denarów. Wy czujecie 6 denarów, ale jest też 6 buław. Tutaj są szóstki, zobaczcie, 3 szóstki są. Więc ta energia ma taki charakter właśnie takiego uzdrowienia, upłynnienia i też poukładania, uporządkowania czegoś. Czegoś na trwale. Bo tutaj o tej trwałości mówią też ta energia 7 denarów, że to jest coś na dłuższy czas. A uczuciowość właśnie podkreśla energia księżyca, który mówi właśnie o podświadomości, o uczuciach, o tym co wewnątrz, co głęboko, więc coś uzdrawiacie głęboko. Na jakimś głębokim poziomie też jesteście w relacji ze sobą. Rozumiecie tą relację, w którą wchodzicie, bo jest as denarów, czyli takie wejście w coś na nowo, od nowa, albo w ogóle jest to nowa relacja. I umiecie teraz też tą relację utrzymać, współtworzyć tak prawdziwie, tak głęboko, bo czujecie siebie w taki sposób, właśnie doceniający siebie, bo energia 6 buław to jest energia kogoś, kto wie kim jest, kto jest zwycięzcą, kto wchodzi właśnie z taką pewnością siebie, wie, że jest wygrany. I właśnie poczucie siebie właśnie jako wygranego jest też bardzo fajne w relacjach z innymi, że nie wchodzimy w nie ze zranieniem, tylko właśnie z takim poczuciem, że coś umiemy zrobić, że jesteśmy wartościowi. I to daje nam farta, wygraną, właśnie ta pewność siebie bardzo dużo daje. I myślę, że właśnie i w finansach, i w takim praktycznym byciu razem z kimś, to układa wam, daje szansę na trwałe i dobre związki z pieniędzmi, w relacji i w ogóle w takim rozwoju, bo to jest świadomość bycia sobą. Właśnie zwycięskim sobą, wygranym sobą, pewnym siebie, kimś, kto nie lęka się niczego, kimś, kto podejmuje wyzwania, zadania, wchodzi w coś nowego. I jeśli chodzi właśnie o to uleczanie, to myślę, że w jakiś sposób to jest energia uzdrawiania siebie, ale też moc uzdrawiania innych. Więc bardzo ciekawy rok. Dużo się może dziać, ale też dużo się utrwala, ustala. Tutaj płynie energia, płyną pieniądze, płynie miłość. To tutaj jest taki strzał amora. Myślę, że jednego z was dotyczy właśnie takie uzdrawianie miłością. Czego wam z całego serca życzę, drogie 44. Niech się dzieje, niech się pięknie dzieje.